Michale, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam przygotowane pierwsze pytanie dla ciebie, bardzo istotne. Czy w twoim sercu, czy ty masz sentyment do miski olejowej w Mercu W126? Nie, nie mam, absolutnie nie mam do... Bo to jest pierwsze wideo, które jest na kanale. To jest drugie wideo, które obecnie jest na kanale. Tak, pierwsze było usunięte ze względów... A, możemy potem powiedzieć, że to nie jest żaden problem. No. Do Mercedesa nie mam do tej miski sentymentów, natomiast bardzo źle wspominam ten odcinek, wiesz, bo to było tak. Łysy się uczy mechaniki pojazdowej, bo tak wiesz, nauczyłem się na warsztatach, że to każdy mnie oszukiwał. No, mamy system, jaki mamy. No ja akurat tak źle trafiałem, że gdzieś tam na tych warsztatach mnie oszukiwali, więc stwierdziłem, że to chyba nie musi być takie trudne. Kumpel do mnie przyszedł i mówi: zobacz, tak się wymienia tarcze, klocki, tu mamy warsztat samoobsługowy, mówi, no to chodź, poznamy ekipę. No poznałem, fajna ekipa, super było. W pewnym momencie padła jakaś taka idea, po tym jak już gdzieś z wędkarstwem próbowałem na YouTubie, mówi, weź, wrzucimy film, jak się wymienia tarcze i klocki. Ja mówię, dobra, to załóżmy cały kanał, wiesz, żonę wziąłem, sesja zdjęciowa, o co to nie ona, gdzie ona jest antykamerowa i teraz, wiesz, każdy myśli, że już nie mam żony. Nie, no mam dalej i po prostu ona unika tej kamery. Więc pojawiła się sesja, założyli się miłośnicy czterech kółek, zrób to sam, czyli najdłuższa nazwa kanału na polskim YouTubie. Absolutnie. Od 15 chyba obecnie. No ja mówię, coś nagrajmy. No to nagraliśmy taki zwiastun, takie intro, że wiesz, cześć, tu Michu, tam Tomek, był Konrad, ktoś tam, no to usunięte ze względu na jakieś tam niesnaski późniejsze. No i pierwszy odcinek, zróbmy coś fajnego. No i nie wiedzieliśmy co, że z Tomkiem jeździliśmy na taksówkach, ja jeździłem wtedy już Toyotą, Tomek tym 126 Mercedesem. No to wiesz, było Michu, weź mnie z holu, bo miskę urwałem. Nie? Ja, to... Czyli to było prawdziwe życie. To było prawdziwe życie. Ja w ogóle cały kanał do dzisiaj bardzo często sprawdził. Prawdziwym życiem na zasadzie, nie wiem, ktoś przychodzi, zobacz szefie, co tu się stało z tym polonezem. Ja patrzę, dzwonię do klienta, wyraża pan zgodę na nagry, a prześlij mi to pan SMS-em? Tak, spoko, nie? I wiesz, dziwne historie warsztatowe, więc tam nie ma reżyserii żadnej, ale późniejsze odcinki, które były nagrywane, to już z taką sympatią, bo to było takie lepione, wiesz, pierwsze odcinki róbmy razem, finalnie Łysy robił sam, nie? Stąd tak wygląda, więc nie mam sentymentu. Choć Mercedesa uwielbiałem, psuł się niemiłosiernie, ale uwielbialiśmy go oboje. Tak? Nie, co ty gadasz? Taki Mercedes się psuł niemiłosiernie? No, wiesz, jak na taksówce. No, ja na taksówce, okej. Okay. No to ja z moim kolegą Tomkiem akurat byliśmy tą ligą, która wymagała, że coś jest do naprawy, to naprawialiśmy. Mhm. Nie jeździliśmy tak dzisiaj, że wiesz, w łapę na przegląd i tak dalej, tylko po prostu trzeba było naprawić. No i no, czasami, wiesz, no, coś używanego się wstawiło, bo się silnik zatarł, to on wstawił używany, no to ten drugi się zatarł, albo to gdzieś nie dohamował, to miskę urwał, wiesz, tak, jakieś było dziwne. Jak to Mercedesy, no? Ej, dobry zrobiłeś podczas tych paru lat przeskok, jeżeli chodzi o auta, którymi jeździsz, nie? Pozytywny, no wiesz, ja to mówię totalnie pozytywnie, bo jeżeli, wiesz, te parę lat temu W126, czy... To Tomek jeździł, ja jeździłem Toyotą. Tak, jeździłeś Toyotą, ale nadal, a przeskoczyłeś na jednak trochę szybsze i mocniejsze auta, to chyba dobrze. Czy, uwaga, to, bo ja tutaj nie drenuję w ogóle tematu takiego pieniężnego, bardziej mi chodzi o to, wiesz, czym ci się lepiej jeździ? Bo jest coś takiego fajnego w tych starych samochodach mimo wszystko. Jest, pewnie zaraz by strzelić, że w tym roku nabyłem Ferrari, ale ja je dostałem od bezdomnych, to jest... Nie, no wiadomo. Miałem BMW od bezdomnych, potem ono zniknęło i dostałem gdzieś tam Ferrari. Na północy kraju to zwłaszcza ci bezdomni po prostu... Szaleją, ja wiesz, cały czas czekam na... Ja Veyrona bym chciał dostać. aż tak wysoko nie mierzę, ale... Słuchaj, najlepsze jest to, dzisiaj jakbyśmy pojechali teraz na działkę w tej sekundzie, to byś zobaczył ten Hellcat stoi, co sobie kupię, tak. Ten pomarańczowy, obok to Ferrari 488 F Cabrio, a obok stoi ta sama Toyota Avensis. Udało mi się kupić ją, a niedawno ją nabyłem, no 1999, w tym samym kolorze zielonym, z tym samym wyposażeniem, silnikiem, i widzowie są zachwyceni, bo wracam znowu do mechaniki zrób to sam. Okay. Już mam tą listę, co tam trzeba w tej Toyotce zrobić i wiesz, tą Toyotkę będę sobie na działce sam dłubał, nie na warsztacie, bo na warsztacie miejsca nie mam ze względu na projekty, ale jakby najwygodniej dalej wsiadam w tą Toyotę i się jeździ tą Toyotą. Ale abstrahując do pytania o stare auta, to faktycznie z tej całej floty od tych Scoot, potem te BMW i tak dalej, to najfajniej mi się jeździ tym Dodge'em. Ze względu na to oboma Dodge'ami, bo mamy i Hellcata i mamy tego pick-upa Rama. Wielkie to takie... O pick-upie? Oba. Są a, takie oba, okay. I wsiadasz jak takiego babcinego fotela. Okay. Nieważne, czy ma 800 koni, czy ten ma 500, czy jest terenowy, czy sportowy. Po prostu czujesz się fajnie, wiesz, jakbyś jechał przed telewizorem. No dobra, jest gumowo, jest miękko. To jest też dobre na polskie drogi chyba, nie? Genialne, te auta są genialne na polskie drogi. Ktoś mówił, że gdzie tam taki Dodge, 800 koni na polską drogę. Wiesz, no nie korzysta cały czas z tych 800. On wtedy używa 400 i jest spoko. Nie? Pali jeszcze też w miarę. Mam też flotę, no, nie no, pali w miarę.
Mówi się, że słuchajcie, 30. Słuchajcie, Michał tu pociągiem przyjechał, dajcie spokój. Nie, pali w miarę dlatego, że słuchaj, wyniki jakieś takie, nie wiem, jak jadę z rancha na rancho na przykład, czyli no. 900 km, bo jechałem Hellcatem, średnio 12 litrów mi wyszło w trasie. Bo on używa połowę mocy. Naprawdę. Bo on wyłącza połowę silnika, rozumiem. Masz w dupie. Tym 3-tonową ciężarówką... A to on włącza, wiesz, głupie pytanie będę zadawał, on włącza to powyżej pewnych obrotów? Reszta silnika? Czy... Obciążenia. A, obciążenia, okej. Okay, jak mu jest ciężko, to dopina sobie wszystko, wiesz, jak chcesz pełną mocą, to on zapina wszystko i jedzie. I to już Dodge stosuje tą technologię odłączania cylindrów od dawna i dlatego ta auta już nie ma tak, że pali mało 30, pali dużo 60. Nie, no jak pali mało, to pali mało. Najwięcej, ile mi spalił, to 160 litrów na setkę, więc... No jechałeś po bułki, nie? Po bułki, jak jedziesz. No, no. Ale Dodge podaje w instrukcji, że jakbyś na niemieckiej autostradzie jechał 320 na godzinę, czyli V-Maxa, to bak starczy ci na 6 minut jazdy. Ale Veyron podaje, że na 4 minuty jazdy. Przy 400 na godzinę. 4 minuty to zrobi raz Nürburgring? Chyba nie. Wiesz co, nie wchodźmy na matematykę. Słuchaj, a... zastanawiam się też, wiesz, w kontekście tych samochodów właśnie tak jak... Był Avensis, były takie, wiesz, normalne samochody, teraz jeździsz lepszymi, to jest absolutnie super. Czy czujesz, że, wiesz, że twoi odbiorcy, twoi widzowie, wiesz, w jakiś sposób to komentują, czy nadal, wiesz, jakby wiedzą, że Michu to jest swój człowiek, po prostu zmienił auto, ale to... Nie, to się obróciło przeciwko mnie bardzo mocno i tutaj... No co ty? Widzowie tego nie widzą na co dzień, moi pracownicy widzą najlepiej, bo ja potrafię do pracy przyjechać, ostatnio sobie kupiłem Baby Benza, czyli 190, no to jeździłem tą 190 przez miesiąc do pracy w Polskę i tak dalej. Mam Avensisa, to teraz zaraz będę nie wszędzie jeździł, nie? To nie musi być tak, że wsiadam Superba tego nowego, czy w Rama, czy w Hellcata, bo nie, ale widzowie tak ostatnio się mocno obrócili w sytuacji bardzo prostej i kolokwialnej. Ja swojego zdania a propos motoryzacji nie zmieniam odkąd mam prawo jazdy. No. Czyli wychodzę z założenia, że jeżeli nie stać cię na samochód, to go nie kupujesz. Absolutnie. Jeżeli nie stać mnie było na BMW E38, a takie miałem na taksówce, no to sprzedałem za tyle, ile było warte, tak jak stało i kupiłem sobie na benzyskę, nie? I o ile w 2000, na przełomie 16-17 robiłem super materiał na temat nowych przepisów dotyczących kontrolowania pojazdów co roku, że się zmienią te cepiki i tak dalej, i tak dalej. I tam wyrażałem swoje zdanie nawet bardziej agresywnie, bo jeszcze wtedy mi się zdarzyło wtrącić jakąś mewkę, jakąś kurewkę i tak dalej, przekląć, więc mówiłem, że nie stać się na auto, to nie. Diagnostom, którzy biorą w łapę, to powinno się te łapy ucinać, no bo to on wypuszcza bombę na kółkach. Oczywiście, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, nomen omen, przyszła sytuacja w tym roku, początek roku, koniec roku tego. Ten sam materiał, bo znowu były przeglądy, które łapy, wiesz, wszyscy w łapę biorą i tak dalej, cepik już jest. To samo zdanie lżej wyrażone. Ja już jestem zły. Masz same nowe samochody, nie wiesz, jak to jest mieć stary samochód. Ja mówię, jak nie wiem, przecież wiem. Na tym się kanał wybudował, na tym do dzisiaj jest mechanika. Tylko dzisiaj jest punkt widzenia inny, pomimo że zdania porównasz odcinek do odcinka, to tamten był agresywny, ten jest łagodniejszy, to ja już jestem zły, bo ja już za nowymi autami. I ja nie pamiętam, jak to było i ja nie wiem, jak to było. Pamiętam, jak to było. Jeżeli miałem jakieś... A czekaj, ale jeździłeś kiedyś faktycznie, zdarzyło ci się, żebyś jeździł dłuższy czas, nie, że od, wiesz, tam z dnia na dzień przez zrobienie naprawy, samochodem, który realnie był niesprawny? Nie. W takiej formie, jak przyjeżdżają do mnie, do firmy, czy tak jak się zdarza teraz na TikToku, ktoś tam z moich obserwujących stwierdził, że robi TikToki, bo jest diagnostą i pokazuje, co się dzieje, nie? Okay. Taksówkarzom i tak dalej, wiesz, z zagiętym przewodem hamulcowym, żeby jedno koło nie hamowało, no nie zdarzyło mi się, nie? Z czterema różnymi oponami? Nie. To ja wolałem używki kupić, mimo że, wiesz, to jest najgorsza forma dla mnie, bo nie jesteś pewny tego, co kupisz, w jakim to będzie stanie, to żeby to się zgadzało. A jak mnie nie było stać na coś tam, to kupiłem najtańszy Chińczyk, tak? Jeżeli robiłem coś w zawieszeniu, no to nie pojechałem na szrot i nie kupiłem używanego wahacza, elementu, który jest coś. Dlatego kupiłem sobie najtańszy, wiedziałem, że on się zaraz użyje, ale był nowy, coś tam dawał, wiesz. Nie zdarzało nam się robić aż takich partyzantek, jak dzisiaj się robi, żeby, wiesz, przejść tylko, nie wiem, nawet nie przejść przegląd, bo one nie przychodzą przeglądu. Zdarzało się zdrutować lampę na drut, ale ustawić ją, żeby świeciła. Ona nie musi być na fabrycznym mocowaniu. Po prostu ten mocowanie, okej. Okay. Zerwało się mocowanie, zdrutowałem. No, prosta rzecz. Chłodnica oleju gdzieś tam z przodu była w tym Avensisie i pamiętam, za cholerę nie mogliśmy dostać drugiej takiej samej, a nowa z ASO kosztowała 800 zł. No na tamte czasy, no to do dzisiaj jest cholernie, nie? Znalazłem o tych samych przekrojach węże z tym samym gwintem, tylko nie było na to samo mocowanie. To urzeźbiłem mocowanie strytek. I słuchaj, do czasu złamowania po 6 latach to mocowanie trzymało i wszystko działało, ale to nie był element, wiesz, ani zagrażający życiu, ani bezpieczeństwu, ani niczemu.
Więc ja nie widzę problemu. Wiesz, strasznie tutaj pociągnę temat, który mnie... Wczoraj w Łodzi u ciotki siedzieliśmy i teraz afera wykręcona, jak któryś tam łódzki adwokat się wypowiedział, bo był ten wypadek, gdzie on jechał nowym Mercedesem i zderzył się z jakimś starszym Audi. Audi to było, Audi, tak? 80, 30-paroletnie. To nie jest małe auto przecież. Ale to jest 30-paroletnie auto. I teraz on się wypowiedział w internecie, bo oni jechali bombą na kółkach, trumną na kółkach. Tak, tak, widziałem to, tak. To jest dramatyczna wypowiedź. Dramatyczna, okej. Okay. A co powiesz, że jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że jeździmy bombami na kółkach? Rozróżnijmy to mimo wszystko. Nie, nie, sytuacja, bo wiesz, się wyraził chodzi, przy śmierci, czyli jest totalnym pase. Ale tam było podnoszone... Też pamiętajmy, że nie wiemy, w sensie chyba, że do tej pory coś się by zadziało, a ja jeszcze nie dowiedziałem się, czy nie przeczytałem, czy ja to jednak była wina w tym wszystkim. A to nie patrzę na winę, patrzę na faktycznie... Ale to jest istotne. Ale ludzie się zagotowali, że on ma coś do biednych ludzi. Ja nie patrzę pod kątem śmierci, bo totalnie była nietrafiona wypowiedź. Mhm. Tylko patrzę o to, że on nagle poróżnił ludzi, że jeżdżą 30-letnimi autami. Ja jeżdżąc 20-letnim Avensisem zdaję sobie sprawę, że po 15 latach producent zalecił wymianę airbaga na nowy. Kto to robi? Nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi. Ja nie wiedziałem, że jest takie zalecenie. Jest. Okay. Jeżeli samochód zaczyna gnić, wszystkie podłużnice, wszystkie progi i tak dalej, i wiesz, nawet z zewnątrz w miarę wygląda, jaka jest jego skuteczność w tych testach NCAP, które były wtedy, a dzisiaj? Okej, okay, ale nadal, mimo wszystko trzeba popatrzeć na ten konkretny wypadek. A ten nie? konkretny czyli, wypadek wiesz, to nie, hamowa totalna wypowiedzi, ale... Ale ja ja mówię o wypadku, nie o wypowiedzi. Ja mówię o tym, wiesz, ile jechał kto się w kogo wbił i dlaczego, bo jeżeli prawo dopuszcza jazdę samochodem 30-letnim, który przechodzi normalne przeglądy i jest sprawny na tyle, na ile może być takie auto sprawne, no to ja, wiesz, stać mnie tylko na taki samochód, jadę nim. Tak. Nie mogę wyjeżdżać na drogę na 90, na 100, myśląc, że kurde, a jak będzie ktoś jechał ML-em i mam przewalone, wiesz? Jakby, nie mogę mieć takiego mindsetu, bo nigdy nie przyszedł z domu. Wybuchła straszna na zasadzie, że on obraża ludzi biedniejszych. On jechał takim autem, że... No ale też, on, wiedzmy o tym, i ludzie dlatego kupują przecież SUV-y, dlatego kupują SUV-y, bo wiedzą, że dobra, kuźwa, będzie dzwon... Wyjdę. Nie, ja bardziej wiesz. To jest dla mnie najbardziej takie. Ale ten shitstorm, który wybuchł, to nie tyczy się tego, że staćmy tylko na 30-letnie auto. Chodzi o to, że my kolokwialnie sobie nie zdajemy sprawy z tego, co jest. Wiesz, to, że przepisy są przepisami, oczywiście, że tak. To ja mówię tylko i wyłącznie o tym, co producent przewidział. I ta jego wypowiedź, o ile nie powinna w ogóle paść w stosunku do sytuacji wypadku śmiertelnego, o tyle w ludziach zawrzało właśnie to, że mnie stać tylko na 30-letnie, więc będę jeździł 30-letnim i to twoja wina, bo ty wypadłeś. Nie, jakby się zderzyły tak naprawdę samochody klasy nowa Toyota Aygo, maleństwo, z taką samą 90-ką przy tej samej sytuacji, też ten z Aygo by przeżył, ten z 90-ki by nie przeżył. Tam się po prostu wszystko rozpadło na części. Dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że po pierwsze mamy szemrane, dużo aut szemranych wyjeżdża. Ja nie jestem, wiesz, absolutnie nie byłem ekspertem, ale jak widzę auto, jakiś wypadek, BMW E46, tak? I auto jest na trzy rozłożone. Rozpadło się na klocki. Jest taki ostatni odcinek u nas na kanale Fury Marzeń by M4K. Wygrała Wicka, przywiozła nam auto, z którym jeździła? Z dzieckiem, z mężem, Renault Clio 3. Odkupiła auto po szkole jazdy, czyli już zmęczone było. Więc ktoś tym autem... Ale to zmęczone tylko tak, wiesz, jakby sprzęgło zniszczone, no eksploatacyjnie. Tak. Więc gość tym jeździł na szkole jazdy w Polsce. On to auto kupił od handlarza, który to auto sprowadził z Niemiec. Archeolog Michał Jesionowski wraz z drużyną nagle patrzą, kurwa, czy ja dobrze widzę, czy to wszystko pęka? Ale mówię, wiesz, może ktoś tak kierował, coś pękło. Ale co, karoseria, czy takie podłużnice? Tak, karoseria. Zaczęliśmy skuwać te pęknięcia. Okazało się, że Clio, mimo młodego wieku, ma wspawany dach, spawaną ćwiarę, spawaną drugą ćwiarę. Jedną stronę spawa uczeń. Ale przodek czy tyły? Nie, no tyły, ćwiary i cały dach z słupkami nie połączone to w taki sposób, jak trzeba. To Clio, nie? Clio. Clio. I tam było nałożone około 20 kg szpachli. Czekamy z ostatnim odcinkiem, bo jaka była decyzja? No jakby no, nie nadaje się to auto do jeżdżenia po ulicy. Więc jest to jest trumna na kółkach, nie? Dosłownie. Więc no, w związku z tym, żeśmy pojechali, kupili nowe całe auto, takie samo, tylko że nieskładane z trzech, a to zostawiłem do eksperymentów, nie? Pozwoliłem sobie. Tak, niedługo będziemy w ogóle właśnie to auto jeszcze dachować i tak dalej, i tak dalej. Okay. Do czego dążę? Właśnie ta konkluzja tej sytuacji, że te 30-letnie samochody, nawet jeżeli są w super stanie, tak jak ja mam na przykład gdzieś w kolekcji te BMW swoje stare, no nie są w super stanie takim technicznym, że tak jak producent sobie tego zażyczył. Producent sobie zażyczył na etapie produkcji, taką książkę wydał,
do iluś tam lat życia, 20 paru, ilość rzeczy, którą trzeba robić. No, że dalej każdy o tym zapomina. To, co prawo polskie przewiduje, no to sprawne hamulce, sprawne zawieszenie, opony, ewentualnie fajnie było, żeby diagności bardziej przykładali właśnie uwagę do tego, czy auto nie zginie. Ale z drugiej strony, jak zrobić taką konserwację, jak co w którymś odcinku pokazuje, że przyjeżdża auto, które dało 10 tysięcy za blacharkę, lakierkę, jest piękne, czarne od dołu, a my śrubokręt na wylot wsadzamy, bo wszystko zalepione było. Także. Barankiem. Tak, barankiem, pod barankiem, pianka jest do progu włożona. Takie rzeczy się normalnie zdarzają. Więc w kontekście właśnie wypowiedzi, bo mi tylko chodzi o te trumny na kółkę, że ludzie kupują, że on tutaj słusznie podniósł, że ludzie, nie to, że on jest super, że trumny na kółkach, z których sobie nie zdajemy sprawy. I tam ludzie zaczęli bronić, że tylko mnie na takie stać. I o ile faktycznie masz to auto zadbane i tak dalej, to dalej musisz wiedzieć, że to, że masz poduszkę powietrzną, to nie znaczy, że ona po 20-30 latach zadziała tak, jak trzeba. Kolejna bardzo ważna rzecz w tym miejscu wtrącę, bo to nie jest do wywołania się sztormu, tylko faktycznie ja jeżdżąc tymi starszymi autami zdaję sobie sprawę, że w razie stłuczki to, no to tak se już wszystko będzie działać. Nie? Słuchaj, największa głupota, o której wczoraj rozmawialiśmy. Dalej mamy w narodzie, i to widać na Allegro, jak wejdziesz sobie, czy jakikolwiek inny portal, i wpiszesz sobie klamra do pasów. Słuchaj, po to mamy pasy, żeby je zapinać. Jeżeli nie chcesz ich zapinać, to ich nie zapinaj, po jakimś czasie przestanie pikać. Mhm. Aha, tylko po to, żeby wsadzić... No co ty? I co, dużo się tego sprzedaje? Setki miesięcznie. Chodzę na Allegro. Tak. Klamra do pasów? Tak, klamra do pasów. No ja wczoraj znalazłem co najmniej z 40-50 przedmiotów takich, wiesz, najpopularniejszych. Do czego dążę? Jakby to jest kolejna rzecz, która... Wow, 118, 18, 130. No, różnych takich, wiesz, tam atrapy 40. Chodzi. Tak. Spinka, blokady, a nie, to już spinka. To już spinka, no. Ale klamra, no są. Ale wiesz, okay. Takie proste pytanie. Czy ci, co kupują, wiedzą, co robią? Jeżeli wepniesz taką spinkę, co komputer pokładowy myśli? Że masz zapięte pasy. No masz zapięte pasy, tak. Więc co zrobi w razie wypadku? Odpali poduszki. No oczywiście, że odpali. A jak masz niezapięte pasy, co zrobi w razie wypadku? Nie odpali poduszek. Nawet jak jedziesz 200 na godzinę, nie odpali poduszek, bo przy małej stłuczce, jeżeli jedziesz 60 na godzinę i masz niezapięte pasy, ale komputer myśli, że masz zapięte, to ty lekko polecisz do przodu. Odbicie poduszki złamie ci 3 kręgi. Mhm. Głupio będzie wyglądało, jak nie wiem, wjedziesz w słupek i będziesz leżał z połamanymi kręgami, jak warzywo, nie? Mhm. Tak by to nawiązuje do tego, wiesz, do całej tej wypowiedzi pana mecenasa, który tam, wiesz, gdzieś tam rzucił sobie shitstormem, bo nie o tym, kto jest winny, nie o tym, kto ile jechał, tylko, okay. Że faktycznie mieć trzeba sprawę, zdawać sobie z tego, że starsze auto kontra nowe auto nie ma totalnie szans, mimo że kiedyś w NCAP było fajne. Tak, jakbyś tą 80-kę wyprodukował dzisiaj z tymi systemami na tamte lata, nowymi, wszystkimi sprawnymi, no to by byłoby inaczej. Nie? Też nie wierzę, że to auto by się tak normalnie każde inne rozpadło na 3-4 elementy. A znamy sytuację lat 90., która była piękna, jak Polska tylko się uwolniła spod komunistycznego buta, zanim weszła do Unii, to mieliśmy 14 lat Eldorado handlarzy, tak. Którzy zapierdalali do Niemiec, brali 3 części, przywozili jako składak, składali w jedno. No to słuchaj, no to te auta 94, 5, to dojeżdżą do dzisiaj częściowo. Oczywiście, że tak. To jest problem, nie? To tutaj się zgadzam, mimo wszystko, no jednak ten kontekst jest tak bardzo, tak w opór niefortunny, że wiesz, no koleś, tylko znowu, ja nie mam pojęcia, kto tam mimo wszystko zawinił. Też, właśnie ja też nie. Też, ale też szczerze, zawsze jak są wypadki takie bardziej medialne, które się pojawiają, poza sytuacjami, gdzie ktoś jechał pod wpływem X, Y, Z, to zawsze się zastanawiam, na ile pewni są wszyscy biegli co do tego, kto zawinił. Poza takimi, wiesz, super oczywistymi sytuacjami, nie? Bo... Nie mam pojęcia dzisiaj, wiesz czemu? Bo no. Ja mam sprawę w sądzie, nie mogę powiedzieć o czym, bo kończę, dopiero czekam. Dobra. Na wyrok. Nie związana z wypadkiem, ale mocno z motoryzacją. Mhm. Się okazało, że gość, który mnie pozywa do sądu o coś tam, miał biegłego sądowego, no niezależna osoba, tak? Jak ja przeczytałem tą opinię gościa, który mówi mi, że na pościągnięciu osłon pierwsze, co ujrzałem, to wycieki. Zajebiście, gościu, tylko w tym aucie nie było osłon. Więc co ściągnąłeś? Pierwsze pytanie. I teraz potem my jesteśmy po opinii drugiego biegłego, która była miażdżąca dla strony pozywającej, niezależna, jedyna osoba w Polsce z dziedziny tuningu i tak dalej. I dalej, wiesz, jest jakiś bój biegłych, więc jak widzę czasami biegłych, którzy mylą wyciek, bo gdzieś tam wyciek jest z czegoś w tym aucie danym z przodu, zarzuca się, wiesz, aerodynamiką na skrzyni i tak dalej. Nie wiem. Czasami mam wrażenie, że biegły piłkę podrzuca i wiesz, i mówi, że tak jest, nie? A w ogóle duże są problemy w Polsce, jeżeli... Bo ja pamiętam stare czasy, tak, ty tego na pewno nie wiesz, jak byłem dzieciakiem w liceum i chyba jeszcze kawałek na studiach, pracowałem w sklepie motoryzacyjnym. Mój brat ma do dzisiaj sklep motoryzacyjny, warsztat, wulkanizację, tego typu rzeczy. Więc trochę tam przesiedziałem za półkami.
I pamiętam te czasy takie, końcówka, nie, 2000, początek 2000, połowa 2000, jak tuning się, wiesz, istniał, zaczynał, ale to wszystko było tak, wiesz, no bieda tuning, taki typowy bieda tuning i połowa to rzeczy... To fajny tuning. Dobra, niech będzie. Ale wiesz, co mi chodzi, że bieda pod tym względem, że części mimo wszystko było małe, Allegro jeszcze, wiesz, dopiero się rozkręcało. No. Z zagranicy nie było szans niczego sprowadzić, wiesz, jakieś tam firemki, które tak naprawdę to się zaczynało. Wiesz, jak chciałeś przyciemnić sobie lampy, tylko powiedziałeś, wiesz, spray za 10 zł, albo te kolorowe żarówki, nie jakieś tam folie. I to wszystko, zwłaszcza ten tuning estetyczny, miał bardzo często jednak oznaczenie niehomologowane. I teraz nie mam pojęcia, jak to teraz wygląda. Nie mówię o estetyce, bo to jest nadal wszystko takie, wow, ten? Człowieku. Co ty gadasz? Ja jestem na forach, a gdzieś tam na różnych grupach sobie siedzę. No. To jest na przykład, słuchajcie, pany, jest problem, mam Audi A6 C7, no czyli już nowe auto, no, nie? No i wjechał mi tu gościu w dupę, nie? No i policjant jak przyjechał, to stwierdził, że to jednak moja wina, bo miałem lampy przyciemnione, niehomologowane. No faktycznie sprayem je pizdłem, nie? No ale to co, nie widział, że stoję? No, hello, nie? Jakby to jest do dzisiaj. Ja do dzisiaj mówię, okay, o tym, mam takie popularne odcinki. Słuchaj, to w ogóle jak strzelił ten odcinek, 6 czy 7 rzeczy, których nigdy nie rób, wiesz, z zasady tuningu w aucie. Ja patrzę 1,5 miliona wyświetleń, haha, czyli robimy. Dalej się zdarza ucinanie sprężyn, dalej się zdarza... Co ty gadasz? Tak, niestety. No ale to widzisz, to jest też problem, bo oczywiście trumny na kółkach, o których powiedzieliśmy przed chwilą, to jest jedno, czyli stare samochody, jakieś tam, nie wiem, nie dałby, Matizy czy inne Tico, czy nawet te 80-tki starsze, ale kurde, te samochody, które są w jakiś sposób podkręcone i są niehomologowane, czymkolwiek ta homologacja być powinna, nie? Jakby w idealnym świecie. To jest temat rzeka. To jest dopiero, bo to sugeruje, że tam jest jeszcze inny kierowca. Tak, nie? To nie jest mama z dziećmi, która jedzie do przedszkola, tylko to jest raczej młodszy chłopak, którego stać na to, co go stać. Zobaczył łysego po prostu w Dodge'u, ale on ma E46 czy E36 i on chciałby to zrobi. Chciałby być Colinem McRae. I tutaj, o Jezus, ale kopnę te rabrowisko znowu, nie? Uwielbiam je kopać, ale kopię od zawsze, więc nie przejmuj się. Nie przejmuję się. Co mnie najbardziej zabija w tuningu samochodów? No. Na przykład, jeżeli chcę obniżyć auto, sobie teraz, zaraz sobie obniżał, kupuję sobie dosłownie, tutaj product placement, chociaż nie znam właściciela firmy, Eibachy Prokity, czyli taki kompromis sprężyny, która obniża, zostawia sobie tę samą sztywność, nie zmienia za bardzo właściwości samochodów amortyzacji, nie? Czyli ona jest na tych samych amortyzatorach? Na tych samych amorkach, producent amorków przewiduje, że można skrócić sprężynę, w sensie dać inną, do 3 cm, ale wtedy ona musi być twardsza i tak dalej, więc zgodnie z tą sztuką tuningową idziemy, nie? Najgorszym rzeczą, jaką jest, to kupowanie, już tutaj firmy nie powiem, ale wyobraź sobie, że można kupić całe zawieszenie gwintowane do takiego E46 za 700 zł. To gwintowanie generalnie polega na tym, że skręcają sobie je na maksymalnie do zera, punkt zerowy, także musisz, wiesz, kartkę papieru podłożyć pod zderzak. Amortyzacja w tym aucie nie istnieje. No tak. I z tyłu masz naklejkę, nie trąb po jebie, bo jadę na glebie. Luz. I teraz do czego dążę? Poczekaj, naklejkę zestawię? Mam nadzieję, powinni, że nie. Dorzucać, mam, nie? Tak, ale słuchaj. I do takiego E46 komplet fabrycznych amortyzatorów z ASO, ze sprężynami, będzie kosztował z 7000 zł. To jak za 700, na miłość boską, jest komplet amortyzatorów ze sprężynami? Jaką to ma zdatność do użytku? No już tam pal sobie tam homologację, bo nie wiem, a czy aby na pewno, może to coś ma, nie? Problem był zawsze jeden, staram się przekazać, że jeżeli jedziesz autem z takim zawieszeniem i gdzieś podskoczysz na dziurze, to ci się oderwie. Tak, nie, ich to nie interesuje w ogóle, totalnie, wiesz. Jeżdżą, zapierdalają, wiesz, nie liczą się z nikim ani z niczym. I teraz przechodzę do świata motorsportu, w którym też miałem kilka rajdówek, nie ja, tylko w programie. Rozmawialiśmy o zawieszeniach i tak dalej. To samo zawieszenie gwintowane, regulowane do różnych nawierzchni, czyli asfaltowa, szutrowa i tak dalej. To do szutrowej dobre zawieszenie kosztuje od 36 tysięcy. Znajdź dwie różnice. Więc wiesz, ja na przykład, kiedy robię fury marzeń i tam naprawdę tuningujemy i staramy się, bo teraz wiesz, nie, na YouTubie się zrobiło modne robienie aut dla widzów. O ile byłem pierwszą osobą w Polsce, która to zrobiła. Właśnie, byliście pierwsi, nie? Ja byłem pierwszy i absolutnie zrobiłem to z dobrego serca, bo mi szkoda było tego Golfa. Okay. I w ogóle nigdy nie było tam żadnego parcia na suby, lajki, a to wręcz
tak naprawdę nie dało nic kolokwialnie, poza dobrym wyglądem. Ale potem już zaczęło to dobrze zażerać. W sensie te filmy z robieniem samochodów? Spojrzysz sobie, tak, filmy dobrze żrą, ale no. Jeżeli chodzi o przyrosty na kanale, to jest to samo, nie? Okay. A dzisiaj już nawet zrezygnowaliśmy z takich rzeczy, więc no dzisiaj na polskim YouTubie gamerzy robią auta dla widzów, ludzie, którzy nie mają pojęcia motoryzacji, się nazywają kanałami moto, robią auta dla widzów. I wiesz, w pewnym momencie tak zobaczyłem, jak niektórzy kopiują ode mnie nawet ten sam projekt, tak samo stuningowany, ale w pewnym momencie stwierdzą, że ty mordo, wywalmy te wahacze z przodu, dajmy te drifterskie, żeby on miał tu szerszy. No nie, no stary, bierzesz auto, które ktoś wygra, które totalnie nie ma już żadnej zasady, wiesz, ani prowadzenia tej samej, do driftu, to jest auto do driftu tak naprawdę. No tak, nie? Przebudowujesz to auto, nie homologowane w żaden sposób, na nie tych częściach, co powinno być, bo producent, prosta zasada, dopuszcza jedną rzecz, prawo polskie. Jeżeli masz E36, E46, 1.6, to możesz wszystko w niej wymieniać, co było w wyższych budach, czyli silniki na 2.8, co było w tej budzie homologowane, w tej karoserii, to możesz to tam wkładać. Jeżeli tak chce, mówi prawo? No tak, dokładnie. Jeżeli w danej karoserii silnik był homologowany, czyli masz 1.6, a chcesz mieć na przykład najmocniejszy 3.6, możesz się przekładać, nie? No tylko zgłosić to u diagnosty i tak dalej, hamulce i tak dalej. Z danego modelu możesz wszystko przekładać, plug and play, dlatego my się kręcimy wokół tego bardzo mocno prawnie, nie? Okay. A jeżeli chcesz już robić kombajny, brać z innych modeli i tak dalej, no to tak raczej bym, wiesz, powiedział, że to jest... Jeden kwestia... podbije, drugi nie podbije. No, kwestia sporna. Więc my robimy te fury marzeń już teraz, czyli auta widzów, jak najbardziej zgodnie ze sztuką, czyli już nie ma czegoś takiego, bo zdarzało nam się stawiać zawieszenia gwintowane dwa razy. Ale to takie od 10 tysięcy w górę. Okay. Nie od 700 zł, nie? Kwestia sporna najbardziej. Auto dla widzów. Passat był taki, który 150 tysięcy prawie poszło w samych częściach, jakby piątka. Wow. Miał Air Ride'a. On jest niehomologowany w Polsce. Co to jest Air Ride? System opuszczania, podnoszenia pneumatycznym. Okay. Dobra. No, ale w porównaniu do innych firm, które oferują takie systemy na, wiesz, zrobione na jakichś tam miechach od traktorów i tak dalej, no to D2, którą miałem z Tajwanu, czyli droższe części, ma homologację już tam ichnią. Starają się w Niemcach zrobić TIF i tak dalej, więc ta firma coś tam chce. Okay. Nie? A tutaj w Polsce jest partyzantka. Ale kiedy przekazywaliśmy auto, przekazaliśmy wraz z normalnym zawieszeniem, bo to plug and play wychodzi. Aha. I powiedzieliśmy, że wiesz, no chcesz to, jeździsz na swoją odpowiedzialność prawną, no bo fizycznie się nic nie zmienia za bardzo i tyle, nie? Natomiast dzisiaj robimy faktycznie, jeżeli robimy, to robimy na jakichś tam lekkich obniżaniach, felgi takie jak były homologowane, czyli żeby obrys koła się zgadzał, zawieszeniówki, wszystko to, co było tak jak trzeba, nie? Czyli wnętrza i tak dalej, bo dzisiaj to się zrobiła partyzantka na YouTubie i wiesz, ja szkoda, że ja to zacząłem, bo no, trochę za to jestem odpowiedzialny, jak dzisiaj widzę. Ale nie? Z drugiej strony, czy nie jesteś mimo wszystko szczęśliwy? Bo, znaczy, szczęśliwy w tym sensie, fajnie jest mieć to uczucie, jak widzisz, że ktoś po prostu w pewnym momencie zaczął cię kopiować, nie? Tak, jako, wiesz, ja, kurde, no. Ja się bardzo z tego cieszę do momentu, kiedy to się nie wymsknęło spod kontroli. Znaczy, nie jest twoja wina. No? Jakby, wiesz, ty nie przychodzisz i w filmach nie mówisz rzeczy w stylu, dawaj nam, wsadzaj ile wlezie i po prostu przykręć śrubą 8-8 i może wytrzyma, nie? Wiesz, zalej to klejem. Tak samo u nas wszyscy zarzucali zawsze, czemu robicie takie słabe fury? Moja załoga też, słabe. Co to znaczy słabe? No wiesz, przyjeżdża do nas gościu, ma 150 koni, nie? Wolno sądzę. Teraz ostatnia sytuacja z BMW, E39. No to już mówię, dobra, co tu zrobić? Żeśmy kompresor dołożyli, zwiększyli tą moc do 200 paru. No wiesz, 50 koni piechotą nie chodzi. No nie, no oczywiście. Spokojnie w takim aucie mógłbym zrobić 300-400. Dlaczego tego nie robisz? Bo ja nie chcę tymi rękami brać w żaden sposób odpowiedzialności za to, że ta osoba wyjedzie ode mnie i nie ogarnie tej mocy. Jeżeli przesiadasz ze 150 na 400, albo jeszcze robisz auto do wygrania i dajesz komuś 300-400 konne, wiesz, jaka afera u nas była finalnie, jak żeśmy BMW E36 kompresor zrobili do wygrania dla widzów, bo ja powiedziałem, finalnie wystroiliśmy na 200 ze 150 na 230-240 i przed wydaniem skręciłem na 190. No, załoga była niepocieszona. Ja mówię, no sorry, ja nie będę brał odpowiedzialności. Okay. Będzie ktoś chciał, pojedzie sobie do tunera, odkręci. Okay. Ja nie chcę tego, wiesz. A czyli to skręcenie było tylko na komputerze, tak naprawdę? To tam jeszcze parę zabiegów zrobiliśmy, okay. Nie? Przyjechał do nas ostatni klient, mieliśmy też tak, tych projektów robimy dużo. No miał 150-konne auto, chciał turbo doładować na 400 koni. Ja mówię, wiesz co, zacznijmy od 300. Mm-hmm. Zrobiłem na 450, zaczęliśmy od 300, pojeździł sobie za pół roku, przyjechał, z 350 odkręciliśmy, przyjechał, 400 odkręciliśmy. Okay. Wiesz, powolutku, jakoś nie wiem, cały czas mam w psychice to, że
coś może się stać, a to dalej będzie M4G garaż, nie? I okay. Nie po to buduje sieć warsztatów, żeby, no żeby potem, wiesz, no tak jak no, Panek ostatnio, super firma, super no. Pomysły, mają fajne te pomysły z tymi autami, super auta i tak dalej. To co chwilę jest jakiś dzwon. Super autami, co chwilę jest jakiś dzwon. Tak. I teraz sobie wyobraź, że, nie wiem, miałem taką wypożyczalnię, robię ten car sharing, mam Lambo, Ferrari i widzę na słupie zawinięte albo trzy osoby zabił Jesionowski. No, no źle bym się z tym czuł, nie? Więc tutaj no, oni mają problem, pomysł mają super. Gorzej z użytkownikami, nie? I to jest raczej problem. No ale tak jest zawsze. I to jest właśnie najlepszy przykład. No. Jak ktoś, kto jeździł stukonnym autem, siadał w 304 stukonne bez żadnej wiedzy. No recepta jest prosta, no. Ja, tak jak żeśmy tutaj przed nagraniem mówiłem, że gdzieś tam zacząłem myśleć przez chwilę o może zmianą samochodu. Jeżdżę Toyotą GT86. Bardzo fajne auto. Bardzo fajne auto, tam jest 200 wolnossące, 200 koni wolnossące, więc każdy mówi, że to jest totalnie auto do robienia, ale mi się nie chce, jakby jeżdżę fabryką, jest okej. Okay. Plus tam są koła tak wąskie, że jakbym włożył więcej, to nie ma szans, one się po prostu zrywają z asfaltu przy tej mocy, nie? Więc trzeba albo zrobić sporo, albo w ogóle nie dotykać, więc nie dotykam. Przynajmniej ja mam takie podejście. I wiesz, i właśnie sobie myślałem o tym, czy ja bym chciał samochód, który... No właśnie, wiesz, co ja chciałbym od samochodu tak naprawdę, nie? Jak ważne jest takie przejście sobie tej drogi, bo z jednej strony na przykład mega mi się podoba z wszystkich BMW, jakie istnieją obecnie, z takich nowych, najbardziej mi się podoba M2, jako takie po prostu M3 jak dawniej. Mhm. Nie? Takie małe, sprytne, zgrabne, a szybkie i fajne. Ale z drugiej strony myślę sobie, no nie, no jak jeżdżę głównie trasy, a tak naprawdę robię głównie trasy, bo to po mieście to się jakieś drobne kilometry ich nie liczę, nie robię takich teraz w stylu 30-40 kilometrów, tylko albo wiesz, 5-10, albo 700. To myślę sobie, no nie wiem, w takim aucie to przecież to jest już po tej Toyocie, która i tak jest trochę twarda, przyjadę sobie trasy, to po prostu wiesz, wstaję, wychodzę z auta na Orlenie i tak wiesz, dzięki, nie? I myślę sobie, jak wiele osób, jak warto sobie przejść tego typu myślenie, nie? Żeby jednak dopasować sobie to auto, a nie tylko wsiadać na siłę, jak się kocha oczywiście motoryzację, nie? No bo to mimo wszystko to się rozbija w auto, w którym będzie się dało wszystko wyprzedzać, ale też do czasu chyba, nie? Tak sobie myślę. Że problem jest chyba inny, że my jesteśmy już takim, mamy najpopularniejszą chorobę, jaka się zaczyna w naszym wieku, czyli SKS. Starość, kurwa, starość. No co, nie rzeczy. Ja jeden samochód chcę zawsze i mam nadzieję, że kiedyś go będę miał. To jest taki po prostu Porsche, no. Takie normalne po prostu Porsche. I to będzie chyba najnormalniejsze z takich, wiesz, ekstremalnych aut, bo ja kiedy... Ale przyjechałem się ostatnio 911, znaczy w parę miesięcy temu, 911 3GT. No to też już nie takie Porsche typowe. To już nie takie Porsche typowe, ale to jest po prostu takie, to jest największe Porsche, jakim miałem okazję jechać, najmocniejsze, nie? I ono faktycznie już się czuć, że to jest po prostu krowa, ale nadal, nie wiem, czy znaczy ty masz tak z BMW, jak z tego co wiem, nie? Że po prostu kochasz tę markę. To ja, kurde, po prostu takie wielkie serce do tego samochodu czuję, tak po prostu pięknie mi się tam wszystko skleja, wiesz, że... 911 w 4S-ie, zwykły, i będzie miękki, i będzie wygodny, i w zwykłych fotelach komfort, a nie sport, bo tam coś ostatnio z tym Porsche miałem do czynienia trochę, i to jest auto idealne, bo tak ja ostatnio miałem... Kurwa, wątpliwą przyjemność. Z Kościerzyny do Warszawy jechać w tym Ferrari swoim 488. Jest na vlogu taki film, jak kolanami siedzę i dotykam kierownicy jakimś monocyklu. A potem z Warszawy do Szczecina. Ja myślałem, że wiesz, że czwarty dysk, że to się dyski mi zlepiły. A tam się jakoś reguluje fotel? Jak to nie, no wiesz, poprzedni właściciel zapłacił 60 000 dopłaty za to, że jest fotel kubełkowy, karbonowy w dwóch płaszczyznach regulowany, czyli tylko tył. Ale całość, bez oparcia, nie? On cały jeździ lub oparcie, tylko a trochę. Jeździ oparcie, a to i tak masz to, że jest oparcie chociaż. Nie no, szacun, nie, to wiesz, powiem ci tak, dla średniej wielkości skrzata jest to auto, ale no, wiesz, chciałem, kupiłem, nie, ja powiem ci tak, na dzień dzisiejszy ja nie kupowałbym żadnego auta już teraz chwilę, wstrzymałbym się po prostu. Nie no, oczywiście, że tak. Bo mamy, powariowało trochę na rynku, natomiast ja, mimo że stać mnie pewnie i na to BMW, i na to pewnie Porsche by mnie było stać, a jak nie byłoby mnie stać, to pewnie bezdomni by to załatwili. Co tam się, ja się muszę na północ przeprowadzić, No to słuchaj, najfajniej mi się jeździ tymi moimi Skodami. Najfajniej mi się jeździ Skodą. No bo słuchaj, kupuję z salonu, idę do salonu, i tak zrobiłem z bo miałem Superba przez 2 lata, ale leasing oddałem, mówię następnego. Wchodzę do tam Bartusia ze Skody ode mnie, bo już mnie zna, bo wszystkie Skody dla nas kupuje, bo ostatnio ktoś się mnie pyta w wywiadzie, ile masz aut? Ja mówię, nie wiem.
No ale to dlatego, że mamy zastępczych ileś tam. Tak. No nie będę tego liczył, ile tego mamy na tylu warsztatach. No i wchodzę do Bartusia do Skody i ja mówię, super bika, najmocniejszego jaki jest. On mówi, no tutaj. Jaki jest najmocniejszy? 2.0 TSI, on ma 286 koni fabrycznie, a okazuje się, że ma 311, 4x4. Ja mówię, wyposażenie, a on mówi, jakie? Ja mówię, I want everything. Wyklikaj mi everything. Nie widzisz, jak się to auto nazywa? Superb. Ale słuchaj, cena finalna. 205 tysięcy brutto. Nie, jak tak, to tak, możemy po... Nie, no normalnie. Co ty gadasz? Przy małym rabacie, tak? I teraz zobacz sytuację podobną dla wspólnika tam ze spółki. Zamawialiśmy BMW 5 z dwulitrowym dyszlem, czyli tam 180 koni może miało mieć. Finalnie ma też takiego superbakia, bo się nie wyprodukowało BMW. Okay. Tam cena po rabatach, gdzie BMW ma bardzo duże rabaty, była 360 tysięcy. O ile jeszcze ma. O ile jeszcze ma. I to była taka BMW bieda edition. To było bardzo bieda edition. I powiem ci, znaleźć BMW w tych parametrach, co ja mam superba, czyli 5.5 do setki, producent podaje, myślę, że tam 5.4, 5.3 z lunch'a spokojnie strzela, bez żadnych modyfikacji. Masaże w fotelach, skóry, wentylowane, grzane fotele, dach panorama, wszystkie line assisty, kamery 360, wiesz, no wymieniałbym i wymieniał. Za 200 parę tysięcy? No, jest wow. Cena otwarcia Audi A6, nawet nie otwarcia. A weź sobie Audi A6 takie, co już nie patrzy diesel czy benzyna, tylko niech przyspiesza w 5.5, no to już jest o 350 cena otwarcia, nie? Więc tak, Skoda pod tym względem miażdży, no chociaż jakoś już też nie miażdży, jak rozmawialiśmy przed. No nie miażdży dlatego, że nie mają, ale to tak, dobra, oni się zamknęli faktycznie do końca roku, z tego co słyszałem, chyba nie mają nie produkować, bo jak rozumiem, to wynika z faktu, że mają tyle już rzeczy, na tyle stojących aut na parkingu, że... 80 tysięcy. Nie, 80 tysięcy? Ile Skoda ma fabryk? Nie wiem, ale wiem, że ostatnia liczba, jaką słyszałem, to było 80 tysięcy czekających na podzespoły. Pierdoły, typu ekran. I wiesz, co jest śmieszne? Że jak już te rzeczy dojdą, nie? Te komputery, te podzespoły, moduły i tak dalej, jak to wszystko dojdzie i oni to zaczną wkładać i będą to sprzedawać, to paradoksalnie, bo to już będzie po nowych cenach, nie? Mhm. To będą stare auta po nowych cenach. To będzie, kuźwa, najgorszy deal, znaczy, jaki może być dla klienta finalnego. Jestem ciekaw, czy oni wała nie będą chcieli wykręcić, że na przykład auto jest wyprodukowane w 2021 roku, ale stoi dadzą na placu, datę, a dadzą 2022. Datę 2022, tak. Że jest wyprodukowane w 2022, a nie jest. No, bo ostatni komponent został włożony, żarówka wkręcona wtedy, tego więc... jest to cholernie ciekawy, bo może to jest tak dla mnie afera, bo tak kurde, być. No rok stoi na placu. No właśnie, i teraz to jest znowu pytanie bardzo dobre do ciebie. Nowy samochód, bo ja rozumiem, że jeżdżony samochód, jak się sprowadza, który stał w Holandii pół roku na parkingu i po nim lało, to jest zawsze zły wybór, nie? Znaczy, że może być to zły pomysł. Ja nie mówię o ćwiartce, ale że mimo wszystko, że jednak auto jeżdżone, które trochę postało, to tam się zużywa inaczej. A nowe? Tak samo. Sytuacja bardzo prosta. To pierwsze auto, które żonie kupowałem mojej, X4 jej kupiłem pierwszy kiedyś, tam lata temu, stało na stoku wyprodukowane w Stanach. Akurat tak jak chciałem, czyli białe z taką wersją i tak dalej, i tak dalej. No to co, no to wyprodukowane jakieś pół roku temu, ktoś go nie kupił w Stanach, dzisiaj nie trzeba nic zmieniać w tych autach, tylko system i wtedy światła się robią europejskie. Prawda? Tak, wszystko się robi europejskie i tak dalej, więc to auto przyjechało po 3 miesiącach do nas. Odebraliśmy je z salonu, wyjechaliśmy z salonu, tam za 2 dni, bo był weekend, pojechaliśmy na chwilę do mnie na warsztat, tam w Szemudzie pierwszy, ja mówię, weźmy, podnieśmy, obejrzymy, jak te nowe auta od spodu wyglądają, nie? Urywa. A skąd przyjechał w Stanach? Nie wiem skąd, nie pamiętam skąd, ale wiesz, podróż morska w tom, no tak. Tam. Ty wyobrażasz sobie, że z tyłu ten dyfer cały i tak dalej, to był rudy jak ten stół? No co? Ja mam nowe auto z salonu. Mówię, no i co z tego, że nowe z salonu? Stało ileś tam na placu, ja mówię, wyrdzewiało wszystko, już naloty były na wahaczach. A to nie był powodzianin jakiś? Nie. Tak wygląda to. Teraz mamy X6, kupiłem je jeszcze z temu na rocznicę. No i powiem ci tak, już na wydawce w salonie się zepsuło. Klapa się zepsuła, po miesiącu eksploatacji okazało się, że przód jest źle spasowany, no a finalnie trzeba było dobrego magika wezwać, bo stanęło auto na stacji, bo się zapaliła rezerwa, stanęło na stacji i klapka w lewo się nie otworzyła, bo się zacięła. Ale to jest nic, bo w 19 roku odbierałem BMW Z4, moje takie marzenie miałem, więc kupiłem BMW Z4 w Cabrio. To nowe czy to poprzednie? To teraz co jest. To teraz co jest, czyli ten Supra, nie? Supra, tak, dokładnie. No i miało być w maju, przyjechało w kwietniu. No. Wydali mi je w czerwcu, bo się zepsuło, jak przyjechało. Ja mówię, czekaj, ja mam nowe z fabryki i przyjechało i się zepsuło. Może ty masz pecha po prostu. Nie,
jak rozmawiamy wszyscy, no to ja mam pecha i wiesz, teraz trzy nowe Oktawie żeśmy zamówili, teściowi kupiłem Oktawię, asystentka ma Oktawię, dyrektor ma Oktawię, czyli mamy dwa RS-y, jedną zwykłą, wszystkie trzy w ciągu pierwszych 2000 kilometrów zaliczyły glebę z postaci elektroniki tej na środku ekranu, wszystko się wyłączyło, nic nie działało i w każdą akcję serwisową pojechało i te ekrany miały wymieniane, no to nic, te superby, co ja mam i tam mój wspólnik, no to zaliczyły akcję, łącznie z tymi Oktawiami, w postaci przy 5000 kilometrów pierwszych miały wycieki na silnikach, albo na skrzyni biegów, albo na uszczelniaczach, albo gdzieś. Nie wiem, czy ja mam pecha. No to statystycznie strasznie tego pecha na siebie biorę. No statystycznie chyba tak. Ja pamiętam pierwsze wideo, które widziałem na twoim kanale. Ono wcale nie jest jakieś takie super, super stare, ale to na pewno było pierwsze wideo, bo jak je obejrzałem, to było takie... Zaraz wysłałem je do kogoś. To było wideo... ze spuszczenia oleju z BMW-ki po... X4 mój żonę. No właśnie, czyli to było... Właśnie dlatego mi się to przypomniało, czy to jest jej za BMW. Long life olej, o to chodziło, że producent mówi, że nie trzeba zerować oleju, można jeździć ile? 20 tysięcy? Nie, trzeba, 30 tysięcy. Kupujesz nowe auto z salonu. Znaczy nie, ale jest dotarcie, czy nie ma dotarcia? Nie, no według producenta nie ma. No właśnie, obierasz, czyli nie musisz... ASO, no. I jeździsz po prostu, 6 tysięcy lecisz, nie? Tak. No fakt, że po 2000 olej max powinieneś znać, ale dobra, tak. Pustym, nie? No dzisiaj mogę powiedzieć, bo już dawno oddaliśmy to auto, więc to było auto mojej żony. Z autem była ciekawsza historia, to auto drugi raz wystąpiło. Nowe BMW z salonu, dwa razy lakierowane. Bo się okazało, że ma 500 mikronów na sobie. I dzwonię do, wiesz, do... Ale na całości? Do całości, czyli wiesz, jeszcze raz było cofnięte i jeszcze raz wylakierowane w fabryce, nie? Dla mnie to był żaden problem, słuchaj. BMW odkupiło ode mnie, ja kupiłem tą X6, ich auto. Ani słuszki nie mieliśmy, ani przecierki, grzecznie eksploatowane, według ich instrukcji, macie, weźcie sobie, nie? Dzwoni do mnie sprzedawca, znamy się już kupę lat. Mówi, Michu, wy nie mieliście stłuczki tym autem przez ostatnie lata? Ja mówię, nie. No bo przyszedł gość kupić, ja mówię, co, gość dwuletnie auto przyszedł kupić z czujnikiem? Ja mówię, aj, chyba widz, mówię, nie? No i ja tak obleciał i tam mówi, 400-500 wszędzie, nie? Ja mówię, dzwonię do fabryki, mówię, nie? Przecież ponoć to jest normalne według BMW. Okej. A ty dostałeś taką odpowiedź, że to jest normalne? Tak, ja dostałem taką odpowiedź, że zdarza się, no bo to, wiesz, wyjdzie auto z jakąś skazą, ktoś zobaczy, to jeszcze raz idzie całe do lakierowania, nie? Albo jakiś element idzie do lakierowania, ale ciebie jako odbiorcę o tym nie poinformują. Znaczy ja słyszałem o takich sytuacjach, że jak na przykład auto jest przewożone, to wiesz, gdzieś tam tak, malują jeszcze raz i oczywiście, że ty jako klient na końcu się nie dowiesz nigdy w życiu, że to było jeszcze raz malowane i generalnie chyba rzecz biorąc też za bardzo właśnie nie masz nawet potem pozycji do tego, żeby coś z tym... Nie masz odepchnięcia żadnego, ale częściej zdarza się, te auta są w fabryce jeszcze raz malowane z względu na skazy i to jest spoko. Ja uważam, że to jest spoko, no bo wiesz, no chyba lepiej bez skazy i dwa razy lakierowane. No ale to dobre, no ale ty malujesz element. Nie cały, no bo nie ma, jakby... Może być skaza na tak duża, że na przykład wiesz, gdzieś coś na dachu im się wiesz, kończyła mu się farba, poszło nie tak, nie? Okay. To wtedy trzeba, żeby jeszcze było raz, równo. Żeby równo polecieli całość, bardziej im się opłacało całość i tak dalej. Sorry, to ja się zatrzymałem, jeżeli chodzi o farby, o lakiery samochodowe, to ja się naprawdę z tych starych czasów się zatrzymałem na dyskusjach różnych pod tytułem kiedyś to były lakiery, a nie to teraz te to wodne i pamiętam, że pojawił się ten argument, bo dawniej jak auto stało na parkingu tam pod salonem, to po prostu stało i było okej, a teraz wszystkie wyoklejane tymi foliami, bo to płowieje. Więc jakby ja się na tym etapie dyskusji o lakierach samochodowych zatrzymałem. Wiesz, dzisiaj mamy już, jak kiedyś było 120 mikronów, takie akceptowalne, no. To dzisiaj mamy takich, co po 80 z fabryki wypuszczają, nie? Ale... Nie przeszkadza, to jakby ja nie będę mówił, że to skraca żywotność, to na pewno nie jest to dobre. Wiesz, kiedyś auto projektowano na 15-20 lat, Mercedes 124 chociażby, tak. Czy 126, a się nie martwiono. A teraz w ciągu tych 10 lat, to zobacz, co się dzieje. BMW przez całe życie miało serię trzecią, piątą i siódmą. Teraz ma w ogóle nie wiem ile serii, ale strasznie. Jak, od X1 do X7 i od jedynki do ósemki. Do ósemki. I jeszcze M-ki po drodze. No i po drodze M-ki, nie? Więc teraz zobacz, jak się ten świat porąbał w ogóle, nie? Więc to jest bardzo złe. Tak, na kanale to był fajny film z tym olejem i z tymi opiłkami. To bardzo zobrazowało wiele rzeczy. Ja pamiętam, że byłem absolutnie zniszczony tym faktem, że producent faktycznie mówi ci, że nie musisz, nie? Jedziesz, dawaj, nie? Long life. Nie, już teraz we wszystkich autach, które mamy, nawet tych, które na wypożyczenie idą, czy na zastępcze, a mamy kilkadziesiąt tak naprawdę. Tak, one przyjeżdżają z salonu, robimy tysiaczka, zlewamy, bo ja już teraz będziemy, wiesz, potem oddawać, ktoś chce kupić, żeby miał to czyste sumienie, wiesz. Tylko... To jest też zadziwiające z tej strony, że kurczę,
ty to ogarniasz i robisz tym od dawna. Część klientów kupuje sobie samochody i powiedzmy, że to są ludzie, którzy parę razy mieli jakieś starsze auta i coś im się obiło i wiedzą, że to trzeba zrobić. Nawet jak tego nie ma w instrukcji, to po prostu robisz, nie? Te parę stóp wydajesz na olej, filtry i jesteś spokojny. No ale jest cała grupa ludzi, którzy kupują swoje pierwsze auto i oni nigdy się nie dowiedzą, bo nikt im tego nie powie, nie? Jakby ale to jest samonapędzająca się po prostu spirala psujących się aut. Producent przewiduje auto na 3 lata, więc ten gość bierze leasing na 3 lata, albo kredyt na 3 lata, albo 4. Mhm. On te 4 lata przejeździ bez problemu i następny ma dopiero problem, nie? Ale czyli co, a to czekaj, bo to jest ważne. To ty nie jesteś na przykład fanem kupowania poleasingowych samochodów? Mhm. Ja w ogóle jestem księgowo niedorozwinięty. Bo ja na przykład mam że żadnego z tych aut nie kupiłem. W sensie brałem leasingi, robię jakąś tam wpłatę dość czasami, biorę sobie leasing na 4 lata, maksymalny wykup, wiesz, dojeżdżam tam 2 lata, po 2 latach księgowo mogę zrzucić to z działalności, z reguły albo dostanę chociaż zwrot tego, co wpłaciłem, czyli te raty, co spłacałem, nic nie poszły, ale mi się nie chce potem z tymi autami męczyć, wiesz, jakby jak widzę, co się dzieje po 3-4 latach, co się zaczyna psuć, w jakiej ilości, to mi się to po prostu nie opłaca. Szkoda mi prądu. Brzmi to strasznie źle, ale... Dobra, zróbmy mały, wiesz, bo ja wiem, że ty się tym zajmujesz i książki o tym były i multum filmów. To jest zawsze ciekawe, bo to się pewnie też zmienia, nie? Jak teraz patrzysz na kupowanie samochodów, jeżeli chodzi o roczniki? Bo wiesz, no znowu ja... Tylko nowe kupuję. Co ty gadasz? Tylko. Jeżeli kupuję stare, to te, co kocham i tak dalej, lata 90. Ale to są już stare, a nie one idą, jak złoto, czyli w inwestycja. Bierzesz, kupujesz takiego Baby Benza za... Nie, dobra, nie chcę mówić kwoty. Inaczej, 6 mam taką starą, rekina 86, piękna, z Japonia i tak dalej. Dałem za nią 90 tysięcy. Aż. Czy warto? Haha, co zobacz dzisiaj. Dekra mi ją wyceniła na 110. Wtedy minęły 2 lata. Ostatnio widziałem na giełdzie klasyków, taka zeszła bardzo szybko za 140. Więc to się opłaca. 8 kupiłem od Mikiciuka, tam z otwieranymi światłami z lat 90. W jakiejś tam dobrej cenie. Teraz jest na blacharni, bo miał ten przód puknięty, bo Szwajcar miał wypadek w 99. Stłuczkę ze swojej winy. Tak się wkurwił, że auto wepchnął do garażu i stało 21 lat w garażu. Przy ścianie. Ale chociaż zrobione? Nie, tak jak stało po tej stłuczce wypchnięte do garażu. Wow. Nie? Więc udało mi się kupić wszystkie części z ASO. Firma w Krakowie mi to składa. Ktoś powie, że straszne pieniądze dałem za części, bo 38 tysięcy dałem za wszystkie elementy. Mhm. No dobrze, plus cena zakupu, plus zrobienie go, to i tak wychodzę poniżej ceny rynkowej, która jest 150 tysięcy na otwarcie za ładną lalę. A to jest lala ładna i ładna lala z historią jeszcze jest, okay. Nie? Więc to się sprzedaje. Ale w ogóle oderwałem się od jednego wątku. No. Mówisz o tym oleju. A, no, dawaj. Zapowiedziałem w tym oleju, co w żonę aucie spuszczałem ten olej, zapowiedziałem, że mam jakiegoś Superba, bo miałem wtedy swojego pierwszego nowego Superba. Aha. I on już dojeżdża 30 tysięcy. I zrobisz to? I zrobię to. Okay. No i w międzyczasie, w międzyczasie, jaka to jest skala działania, niby taki Michu na YouTubie, wiesz, przez większość, która mnie nie lubi, nazywany bardzo brzydko ostatnio, że wiesz, wymądrzam się i tak dalej, a ja dalej skromnie mówię, nigdy nie byłem mechanikiem, nie uważam się za tego mechanika, nie skończyłem takiej szkoły, po prostu robię swoje, wypowiadam się to, co myślę ja. Nie jako ekspert, ani nikt. No i wiesz, no i wracając do Superba. W międzyczasie się zepsuły z tyłu tarcze i klocki, znaczy zepsuły. Zużyły się szybciej niż przednie. Taka wada była tych Superbów. Czyli po 20 tysiącach na przykład się zużywały tarcze i klocki z tyłu, coś chyba zaciski źle trzymały, wiesz, oni to brali na gwarancji. Nie? A, okej. Okay. I oddali mi to auto, wiesz, zrobili te tarcze klocki, oddali mi to auto, zaraz przyszła zmiana oleju, zlewamy ten olej, mówię, kurwa, diesel, mówię, ale czysty olej, mówię, nie? Filtruję go przez jedną skarpetę, pończochę, kurwa, ani opiłku nie ma, mówię, nie. Ja mówię, to Skoda mówi, robi takie super silniki, a BMW mówi, takie gówno? Gryzło mnie to, nie? Męczę tych ludzi w Skodzie, męczę. Za którymś razem, jak już brałem setne NT auto od nich, to mi mówią, wiesz, bo kierownik wszyscy oglądali, oni tylko czekali, aż ta Skoda wróci, bo wiedzieli, że będzie akcja serwisowa i szybko olej ci zmienili. Mówię, dupa, no. Kurde, ktoś inny musi jeździć, a nie, no bo i tak po blachach rozpoznają, demy, no widzisz, ale to faktycznie pokazuje ci, że masz trochę, już możesz mieć w różnych miejscach zniekształcony obraz sytuacji, nie? Tak, bo to pokazuje w ogóle, jak, wiesz, Skoda, Skoda ogląda, szanuje. Zlewasz olej, on klarowny, co się dzieje? Ja mówię, wiesz, albo mnie pokopało i się mylę już, wiesz, co do tych long live'ów, albo coś tu nie gra, wiesz, że to docieranie, że tak czysto silniki robią w fabryce, to,
tety, taty. A potem spuszczałem oleje w tym każdym, co mamy, po 2-3 tysiącach. Podobna sytuacja, trochę tych opiłków, tego wszystkiego. Czyli zawsze jak kupujesz to auto nowe z salonu, poczekaj tam te 2 tysiące z upierdzielaniem go na wysokich obrotach, zmień ten olej dopiero... No to jest, i to jest, wiesz, coś, co się nie zmienia od lat. Nie? Jakby to jest jedna z tych zasad, które cały czas producentowi też ona się nie zmienia, tylko on musi być wobec... Wiesz, Unia to jest trochę takie puszczanie bąka dla mnie dzisiaj, nie? No. Cała elektryfikacja, całe bycie eko w Unii to jest tak trochę, jak ci się chce pierdnąć i wyjdziesz za drzwi, pierdniesz za drzwiami, w domu nie śmierdzi. To tak wygląda Unia. Unia to jest dom. No bo to jest głównie ekologia, nie? W sensie ten olej to są to jest tylko papier, nie? W ogóle całe auta w Polsce elektrycznie to jest puszczanie bąka na balkonie. Przecież u mnie w domu nie śmierdzi. No kurwa, czym ty ładujesz to auto? No prądem. A skąd w Polsce bierze się prąd? Krasnoludki wiaderku przynoszą? Czy z węgla? Ja wiem, ale przyznasz, że jeżeli chodzi o samochody elektryczne, a i się nie sprzedaje też dużo, umówmy się. Już to... bardzo dużo, hybryd, znaczy, pluginów. Pluginów, dobra, to zaczyna. Ale takich elektryków stricte jakoś dużo nie ma i jednak te elektryki jeżdżą po miastach, a fajnie by było, gdyby w miastach nie było spalin, czy było ich mniej, bo kilka miast dużych polskich ma z tym problem. I teraz ja wiem, to nie załatwia całego problemu, ja to się w 100% zgadzam. Ale może coś to zrobi, nie? Nic. No jak dlaczego? Zacznijmy od opon. To jest duży problem. Gdzie ta opona się ściera? Na asfalcie. No. Zostaje to na asfalcie, czy ulatuje w powietrzu? Chcesz mi powiedzieć, że z opon jest smog? Wiesz, do pyłu z opon jest tego wszystkiego ciężkiego? Z tych hamulców? Przecież jak hamulce pylą? Łapałeś felgę kiedyś, jaka ręka jest upierdolona, a gdzie reszta tych hamulców wyfrunęła? To są problemy takie mocno globalne, o których się tak już, wiesz, walczy się z nimi, zmienia się skład klocków, no, skład opon i tak dalej. Ale nawet jak masz auto elektryczne... Ono hamuje silnikiem. No super, ale ma opony, które zużywa, tarcze, klocki też i tak dalej. Przede wszystkim no, problem, który jeszcze nas nie obowiązuje, co z tymi akumulatorami potem będzie, wiesz, bo dalej uważam, że tak. Unia jest tak zwanym domem, a cała Unia, wszystko dookoła Unią jest balkonem, więc bąk śmierdzi dopiero poza Unią. Wyprodukowanie to jest tego największy auta, problem, pozyskiwanie litu w tych kopalniach, gdzie ci ludzie, wiesz, za miskę ryżu pracują i tak dalej, ale my jesteśmy, wiesz, mamy święty spokój w mieście, bo jeździmy elektrykiem. No nie, kupując dla mnie osobiście dzisiaj elektryka, powoduje, że ktoś w tej kopalni ten lit wydobywa, ktoś to gdzieś za granicą produkuje, mamy jakiś bardzo duży problem w postaci utylizacji tych baterii i tak dalej, więc tak zwany ślad węglowy za tym wszystkim jest gigantyczny. Wiesz, czasy, kiedy dożyjemy, że faktycznie auto, na przykład dzisiaj jedynym czystym autem dla mnie, w takim ogólnym rozrachunku, byłoby najprostszy samochód spalinowy, z silnikiem spalinowym, benzynowym, napędzany wodorem. A, w tym sensie, okej. Okay. Nothing else, nie? Można przecież zrobić systemy hamowania i tak dalej. Wiesz, to dojdzie do tego, że w końcu auta nie będą zetknięte z asfaltem, że będzie to już autonomizacja, to jest dzisiaj no, rzecz normalna. Przecież Niemcy dopuściły na testy ciężarówki, które się prowadzą same. O, proszę. No, ale mają, w sensie, czyja produkcja? Mercedesa. Okej. Okay. Mercedes testował przez długi czas legalnie na autostradach w 100% autonomiczne ciężarówki. Oczywiście tam był człowiek, bo musiał nadzorować. Nie, no wiadomo. Ale już testujemy. Przez jakiś czas tam ktoś będzie siedział, nie? Po prostu. No, bo no musi tak, siedzieć. Wiesz, tak samo słynny wypadek Volvo autonomicznego w Stanach na testach. A, to parę lat temu, no. Co rowerzystę strącił. Ale na testach? No w sensie, że nie zatrzymał się, mimo że miał się zatrzymać. Był legalny, autonomiczny. Nie, to właśnie to pytanie było jedno zasadnicze. No. Bo ten wypadek był potem bardzo fajnie rozważony, bo jechało sobie Volvo, które miało, wiesz, samo się prowadzić, decydować i tak dalej. No był kierowca, ale no jakby kierowca nie ogarnął i chyba żaden kierowca by nie ogarnął i rowerzysta wtargnął. Volvo wiedziało, co zrobić. No. Volvo wiedziało uderzyć rowerzystę. Bo każdy inny manewr zabiłby kierowcę. A, tam nie było trzeciej opcji. Matematyka, wiesz, przeliczył komputer. Okay. I teraz to komputer zabił, wiesz, rowerzystę. Aha. No tak. No to komputer dajmy do sądu, nie? Jakby nie, no słuchaj, rozważył, przeliczył w ułamku sekundy, wykonał tyle zadań matematycznych, których człowiek nie wykona. Jak to mówił święty Łukasz, ręką czegoś nie oszukasz, więc wiesz. No. Czekaj, gdzieś tu miałem Biblię, czy tak faktycznie mówił. Nie, no ale jest taka prawda, że wiesz, pewnie rzeczy nie oszukasz, no i matematyki też nie oszukasz, nie? Znaczy to są pytania już bardziej filozoficzne niż technologiczne, nie? Bo jeżeli, bo zawsze na drodze może być taka sytuacja, w której po prostu komputer będzie w stanie obliczyć, kierowca siedzi tu, to jest jego, jakby jego chronimy, tam jest ktoś i chronimy kierowcę, nie? I chronimy zawsze kierowcę, tak. Ale powiem ci to właśnie... Ale jest jeszcze sytuacji, wiesz, tam
pośrednich jest milion, no bo zawsze może być tak, że możemy ochronić kierowcę, a możemy uderzyć bokiem pasażera, nie? A może jeszcze być tak, że kierowca ma już dosyć życia, bez chory na raka, został mu 2 miesiące. Więc filozofia, no, to jest filozofia. Ale już jej nie ma motoryzacji. Przecież każdy samochód dzisiaj jest wyposażony w systemy bezpieczeństwa, chociażby hamowania awaryjnego. Jeżeli każdy samochód nowy, każdy, praktycznie 90%, wszystkie te Skody, które mamy, mają radary czołowe i kamery. Jeżeli nie zaczniesz hamowania, a on wyliczy, że już nie zdążysz, to on rozpoczyna je za ciebie. Ale wtedy na 100% hamuje, tak? No już koniec, na pełnej, na pełnym blansie. Nie? Co ty gadasz? Ma to swoje minusy, bo ja w Superbie raz mi się załączyło, bo chyba nie ogarnął, że auto wyjeżdżające nie koliduje mi. Jak kurwa zahamował, to powiem ci, myślałem, że ci z tyłu, to wiesz, no ale co powiesz, no nie ja zahamowałem, Skoda. Naprawdę? No, ale to jest zdatne, nie? A przy jakim, no bo ja wiem, że to będzie wypadkowa twojej prędkości i dystansu od przeszkody, ale jak to tak, wiesz, jakbyś mógł powiedzieć, w którym momencie on zaczyna hamować? W tym, w którym już nie zdążyłbyś nacisnąć pedału hamulca, a jeszcze zdążysz wyhamować. Na testach, teraz na YouTube, jak sobie wpiszesz te awaryjne asystenty, co są, że tam czasami potrącą, że zaczyna hamowanie, ale nie do końca dojechał. Okay. To już świadczy o tym, że to, wiesz, może nie idealnie działa, ale działa. Już działa, nie? Więc nawet jeżeli mam wjechać na pasy i potrącić pierwszego, wytracając prędkość do 20, to wale go przy 20, a nie przy 60, nie? Więc to jest ultra. No co, asystenci line assist zaraz. Najbardziej wkurzająca rzecz pod słońcem. Tak, ale to już jak źle działa? Wszystkich jest obowiązkowe. Nie, no to w ogóle źle działa. Znaczy, to dobrze działa, jak jesteś... line assist ma działać, jak nie ma pasów. Nie ma linii, Pamiętam, że kiedyś pierwszy raz chyba, jak pożyczyłem od kogoś znajomego samochód, żeby właśnie gdzieś przejechać w moich rodzinnych stronach, gdzie z Krakowa jechałem właśnie do mojej wsi i w tym samochodzie był lane assist, to był Mądziak. Kurwa, się zatrzymałem, żeby znaleźć, gdzie to się do jasnej cholery wyłącza. Przysięgam, bo po prostu piszczało mi cały czas i tam było gorzej. Wibrowała kierownica. I piszczy potem. I piszczy. A jak w końcu się nie dostosujesz, to zahamuje do zera. Co ty gadasz? Tak, bo wtedy myślisz, że zasnąłeś i wiesz, będzie hamował do zera i awaryjnie włączał. Ale ostatnio widziałem pewną uroczą panią na autostradzie. Jechała tak dziwnie, bo wyglądało to trochę jakby pijana. Jechała, ta line sterował. Okay. Czyli minimalnie co zjechał, to dorównywał. Nie? Jak ominęła pani line'a? W bardzo prosty sposób, dużą spinką do włosów było spięte na kierownicę, a pani siedziała i robiła make-up. Czy miała aktywny tempomat, utrzymywał sobie odległość, line kierował na tym, a ona zapierdala, nie? No tylko nie zawsze ten aktywny tempomat już do końca ogarnia, nie? No bo to są dalej elektronika, która może się zacząć. Więc... No tak, zacząć, zachlapać czymś, nie? Jakby to jest słuchaj, kiedy ty radar, zaczynałeś YouTube'a, ja zaczynałem YouTube'a, bo już tak trochę minęło, to się zmieniła ta motoryzacja. Wow. No. Wiesz, ja naprawdę jestem z jednej strony jestem fanem samochodu, którym jeżdżę, bo ja tam nie mam nic, ja tam nie mam czujników parkowania i silnik jest najprostszy pod słońcem, jeżeli chodzi nie o... Końca, ale nie, wiesz co, że to fajny wszystko motor, jest, wiesz, fajne auto. Ale fajny motor, fajne auto, ale on nie ma tych rzeczy, nie? Jakby wiesz, najbardziej elektroniczną rzeczą, jaką mam, to jest chyba, żeby mi się, wiesz, telefon sam łączy z Bluetoothem. Nie, no masz rozwinięty już tam 7-8 generacji ABS, ESP i tak dalej. Nie? Te rzeczy tak, ale takie, wiesz, mimo wszystko, które czuję, widzę, nie? A faktycznie wsiadając teraz w samochód, no tego jest zdecydowanie więcej. Ja to wiesz, miałem parę razy okazję się przejechać czymś, no to tak, ja czuję, że ten przeskok jest ogromny. Ja mam auto z 13 roku, to nie jest jakaś prehistoria, to jest cholery, nie? Ale wiesz, znowu wybierałeś auto, które jest nietuzinkowe, tam się liczy wyważenie, środek ciężkości, to zupełnie inaczej. No fajnie się jeździ po prostu. Tak, to jest go-kart, nie? To jest go-kart. Ale wiesz, ja mam 488 Spider, no, dwuletnie tak naprawdę, czyli nowe auto, bo ono ma tam 20 tysięcy przebiegu, to Ferrari. No to faktycznie Bluetooth to jest maksymalnie, co tam możesz osiągnąć, nawet podgrzewania foteli nie ma. Okay. Ma dwie elektryczne szyby, ABS, ESP i... Aha, no i kamerę cofania, no bo jak nie masz Ferrari czy w Lamborghini kamery cofania, nie to uwierz mi, że jest taki wstyd, że ała, bo nie widać nic, w lusterkach nie widać nic, no i czujniki jak nie masz z frontu, no to też masz problem, no i jak nie dokupisz sobie opcji podnoszenia przodu, to zapomnij, że po Polsce będziesz jeździł czymkolwiek z nich. Nie? A co wtedy podnosi sam przednią oś? Cały przód podnosi, wiesz, 10 centów w górę, dźwiga do 40 na godzinę. I wszystko ma Lambo, Ferrari, wszystko ma to. To tak to działa. Zastanawiałem się kiedyś, nie zapytałem o to, jak był u mnie Patryk Wega, ale to było jeszcze w poprzednim biurze właśnie, bo on przyjechał wtedy swoim Lambo, ale tam nie było żadnego... To zanim mu zabrali. Okay. Dlatego ja nie kombinuję, płacę podatki. No weź, amortyzuję się. Ale nie było żadnego krawężnika, nie? I ale przyznam się szczerze, wejdę w słowo, nie? No. Patrzyłem na te Ferrari, bo ja w ogóle nie rozumiałem fenomenu supersamochodów.
dlaczego jedno kosztuje tyle. Wiesz, okay. Mamy to samo auto z tym samym przebiegiem. Ja rozumiem, że można za 2 miliony dokupić wyposażenie, ale już widziałem nawet podobne wyposażenia i zacząłem kminić, dlaczego część na Czechach jeździ, część tak jeździ i tak dalej. Tam są szwindle z akcyzami. Nie można. Jak ktoś ma łeb na karku, to przy takim Ferrari może 800 koła zaoszczędzić, ale... Ale to chodzi się tylko o blachy, w sensie o akcyzę od rejestracji samochodu za granicą. Tak, ale trzeba kupić spółkę sobie, tam hodować, to jakby strasznie dziwne rzeczy to się dzieją. Ja stwierdziłem w pewnym momencie, że ej, kurwa, no jak stać mnie na takie auto, to nie będę kombinował, żeby potem nie spać bardzo spokojnie, nie? Ale proszę cię, parę lat temu pamiętam, że byłem tak zaskoczony, ilu bardzo bogatych mieszkańców Czech jeździ po Warszawie. Miałem w moim garażu pana, który płynnie bardzo po polsku mówił, mimo że Słowak, swoim Maserati. Mówiliśmy sobie coś, bardzo pięknie po polsku mówił. Myślałem, wow, naprawdę, nie sądziłem, że tylu, prawda, mamy wspaniałych braci. Słowackie nazwisko Kowalski. Słowackie nazwisko Kowalski, prawda, i to nigdy nie było auto biedniejsze niż pół bańki, nie? Jakby, tak, to zawsze było cudowne, ale znaczy, ja mam też wrażenie, że to się chyba skończyło trochę, nie? Co, nie? To absolutnie. Tak, bo jakoś mniej widuję takich samochodów. Nie, jak teraz to zgryzłem, to zwariowałem, nie? I to się nie tyle co pół bańki, ale tyle co powyżej bańki to się opłaca, nie? A, no to wiesz, no to po prostu już mniejszej liczbie osób się to opłaca, ale nie? No dalej tych aut, jak pojeździć tam na zlot, takich aut jak są, no to większość jest faktycznie niestety w Polsce jest mało, tych Polaków muszą zagraniczni sąsiedzi przyjeżdżać do nas. No tak, tu są lepsze drogi, słuchaj. Aczkolwiek żeby... widzisz, ja na przykład cały czas chodzi mi po głowie Cadillac Escalade zamiast Rama. Oh, pięknie. Nowiutki, one są w tych wersjach długich, fajnych. Nowiutki? Cena, zobacz jaką wygląda, jest po prostu Escalade 221. No i kombinuję, jak to zrobić, żeby nie w Niemczech wziąć leasing. Bo nie ma w Polsce salonu, nie dlatego, że chcę podatki ominąć. A bo nie ma takiego auta? Nie ma w Polsce salonu Cadillaca. Fajne, nie? Dobre! Jezu, ile to ma? 7 metrów? No 6,40. 6, coś na pewno! Tak, 6,40. Wow. No. Ale krowa. No i kosztuje, wiesz, jakbyś w Polsce chciał to wziąć z akcyzą ze wszystkim bańkę, w Niemczech nie dużo taniej, ale bym wziął z salonu. I teraz wiesz, jak wziąłem pick-upa... No ale gdzie byś to naprawiał? To już by mi się opłacało, jakby coś się zesrało, dać do Niemiec ze salonu. No właśnie. I to jest fajne. No wiesz, to jak masz skrzynię wymienić za 100 tysięcy, to wolisz mieć gwarancję, czy nie? Nie, no wolisz tak bardzo na to auto, wolisz mieć gwarancję, no come on. No tak samo z tym Ferrari, bo wiesz, jak brałem, to też brałem gwarancję, wiesz, kilka tysięcy euro rocznie, ale jak sobie pomyślisz, że tarcze z przodu z klockami kosztują 86 tysięcy, to pomyśl sobie, ile kosztuje sprzęgło do niego, albo skrzynia biegów, jakby się zesrała. No, tak sobie myślisz, cebulka w sercu forever, not yet. Słuchaj, po prostu zrób sobie Ferrari w cenie Skody, bądź jak Patryk, no, dobry człowiek. Widziałeś w finale, jak Patryk siedział i podliczał, czy nie? Nie widziałem finału. Jest podliczył? Finał, tak. Nie widziałem tego. Pierwszy finał dla mnie. To w ogóle rok chyba trwał ten cały ponad, projekt. Ale wiesz, to no pół roku mnie stało. Ale dobra, no nie istotne. To taka firma, nie? Przywieźli mi silnik w częściach, więc niech się z tym liczą, nie? Poza tym trzeba było poprawić fabrykę Ferrari, która nie umie robić silników, bo nie umie. Nie, Ferrari w ogóle totalnie nie umie robić silników. Żaden silnik w Ferrari nie trzyma mocy. Kupujesz sobie auto za 1,5-2 bańki, które ma 670 konia na papierze. Zakładasz mu hamownię na koło po 20 tysiącach kilometrów. Może nie mają hamowni w Maranello. No mi się wydaje, bo na przykład 488 moja ma 608 koni. A wszystkie 599, które Patryk patrzył i hamowali i tak dalej, zamiast tam powiedzmy 630, miało 570. Więc jakimś przypadkiem te auta nie trzymają mocy. Więc jak Patryk pojechał naszym na hamownię, tym silnikiem, co my zrobiliśmy, a żeśmy naprawdę dołożyli wszelkich starań, żeby poprawić fabrykę. Słuchaj, głupia rzecz. Kupujesz... Teraz składamy Evo na bardzo dużą moc, dwulitrową benzynę. Kupiliśmy całą kuciznę, czyli kute tłoki korbowody, żeby więcej mocy wytrzymały. A komplet taki kosztuje powiedzmy 8 tysięcy, 10 kucizny. Kurwa, wsadzamy na wagę, my mamy taką co do 10 grama. A, no i faktycznie tam te odstępy są co 10 grama może, nie? Między wagą tych wszystkich elementów, a to jest ważne, bo to są elementy wirujące. Oczywiście, więc ta masa jest zważana, no tak. Zamówiliśmy tam, Patryk zamówił 4 tłoki, bo 4 były do wymiany w Ferrari, tam z 2 korbowody. Człowieku, kurwa, 15 gram w tą, 15 gram w tamtą, a ich to jebie. No to wiesz, my żeśmy wypiłowali cały układ tłokowo-korbowy, teren lewy i tak dalej. Zgubiliśmy tam chyba ze 150 gram. To jest bardzo dużo wbrew pozorom na takiej masie, która się wkręca na te obroty. Chłopaki z Poznania tą głowicę dodłubali ile mogli, bo te odlewy tam wszystkie, to aż było widać te fartuchy i frędzle, które tam są. Więc wiesz, dorobiliśmy. No i całą to pojechało na hamownię, słuchaj. Miało mieć tam powiedzmy 620. Wiadomo, żeby nie trzymało, więc miałoby z 580, a wyszło 638.
I to dla mnie zamknęło dupę w polskim internecie, jacy to papudracy u mnie pracują od TDI, że potrafili poprawić silnik od Ferrari. Nie? Wow. A finalnie Patryk siadł, policzył i... No i mówi, faktycznie taniej było kupić 599 w dobrym stanie. Ile wyszło? Pamiętasz? No, wiesz, z pół baksa na pewno. Nie? Plus auto, tak? Nie, w sensie... no łącznie z auto. A, z auto, okay. Miał być w cenie Skody Superb z założenia najdroższego Kodiaka RS, czyli 260-270 tysięcy. No nie udało się. Wyszło w cenie Kodiaka i takiego mojego Superba. Ale fakt, przyjemność jest, wiesz, to nie udało się. No ja kupiłem kiedyś 34, w pierwsze takie moje marzenie, 540 V8, smoczyca łysego tak zwana. Kurde, wychuchana, wydmuchana, po 1000 nagle stanął, bo coś zaczęło stukać w silniku, nie? Ja mówię, kurwa, co się dzieje, nie? Chuj, dobra, zostawiłem, za 2 miesiące wracamy do tematu, rozbieramy dół. Okazało się, że czujnik ciśnienia oleju nie działał. Ze starości się spaliła lampka. Pan, który eksploatował auto przede mną, no może i upalał, może i nie. Nieistotne. No miał 300 koni, więc miał prawo. Ale gość, który mu serwisował, nie szczędził silikonu przy naprawach. Więc jak sklejał miskę olejową, to napierdolił tyle silikonu, że smok, który zasysa olej, jak otworzyliśmy wszystko, to silikon wisiał jak rękawy szaty czarodzieja, wszystko wisiało. Miskę się daje nie na uszczelce? No, która tam, ma silikon już w sobie przecież, nie? No tak, ale tam pan po prostu nie dał uszczelki, tylko jechał silikonem, ile się dało. Więc zmniejszył się przepływ oleju, więc po 1000 kilometrów zatarł mi się ta V8. Oh, wow. Ale tak się zasietrzewiłem, że zamiast spytać się w ASO, ile kosztuje nowe V8, bo leżą na półkach dalej te silniki z lat 90. Nie? Zamiast zrobić cokolwiek. Nie, co ty, kurwa, róbmy to, zróbmy projekt. Człowieku, zamawiam nowy wał, nowe panewki, nowe korby, z ASO biorę, nie? No. A po co używki? Co tam, stać mnie, nie? Zróbmy to, pokażmy widzę, jak się robi. No, sam silnik kosztował 42 tysiące w części. Dalej na starym bloku i na starych głowicach i tak dalej. Po czym dopiero jak byłem mądry i zadzwoniłem do ASO, to tak któryś tam mówi z chłopaków, ty, nie taniej ci było wziąć cały blok z głowicami złożony i tak dalej? Ja mówię, to przychodzi ile? W jednym kawałku? Tak, już złożony cały. Wow. Ile by wyszło? Na 32. Ale to czekaj, takie rzeczy leżą na ASO? No tak, przecież ósemka ta moja z 90 roku, to maska teraz kupiona, wszystko, wszystkie elementy, które są kupione, to przyszły z Bawarii. Z Niemiec, z każdego innego możliwego, wiesz, zakątka Europy, ale to jeszcze BMW sobie trzyma. Czekaj, zaraz ci pokażę, bo to jest bardzo piękne. Co ty gadasz? Tak. To jest dla mnie niebywałe, że takie rzeczy mogą tak dobrać. Ale to tylko BMW, Mercedes i Audi, nie? Bo na przykład jak z Toyoty coś chce do tych moich takich Avensisków i tak dalej, to tego już nie ma. O, tu masz cały kit jeszcze popakowany fabrycznie. No co ty? I to takie przychodzi? Tak, to w pudełkach jak przyszło pięknie. Wszystko. Okej. Okay. Będę chciał to zdjęcie później to wkleić, żeby wszyscy zobaczyli na ekranie też. Słuchaj, a powiedz mi, tak na przestrzeni powiedzmy ostatnich 10 lat, nie? Która zdaniem twoim marka samochodowa najlepiej robi obecnie nowe samochody? No zaś wiecie, że hipokrytą jest sama Skoda. Skoda pokonała taki dystans, że dzisiaj Volkswagen... No ale przecież to jest... No ale właśnie, przecież to jest waga. No nie, to tak wiesz, to trochę jakbym był... Chłopski rozum, ja wiem, ale dlatego był, pytam. Jakbyś miał spółkę i produkowałbyś Skodę, a ja bym był większościowym udziałowcem, to dalej to jest twoja Skoda i ty ją produkujesz, nie? A technologia nie jest dzielona? Jest dzielona. Ale cena już nie musi być dzielona, wiesz o co chodzi? A w tym sensie, okej. Okay, no dobrze. Właśnie, i dochodzimy do tego, że Skoda korzysta z takiego prostego myku. Biorą na przykład poprzednie technologie, wiesz, jakieś tam elektroniki i tak dalej, doposażają, dopychają te auta maksymalnie, wizualnie, stylistycznie poszli do przodu mega, na cenę jest dalej poniżej jakiejkolwiek konkurencji, nie? Więc już koncern Audi powoli paluszkiem macha Skodzie. Ale co, że mają robić gorzej, czy mają robić drożej? Drożej. No kurde, jechałeś kiedyś Skodą Scalą? Między Fabią a Octavią. A, Scala, tak. Taki Focus. No to powiedzmy. No, kojarzę. Mam tych Scal trochę z silnikami 1.0 turbo, 3 cylindry. Czyli 3 cylindry. Po 120 koni, dobry moment obrotowy. Jeździłem tu chyba przez 3 tygodnie na siłownię od siebie ze wsi do Bytowa, to po 80-90 km. Średnie spalanie na tej trasie benzyny 4,5. No wiadomo. Elastyka pełna. Jak chcesz dupnąć, to dwie paki poleci. Wyposażenie kompletne, kamery cofania, grzane, wentylowane fotele, elektryka, to. Za mną jeszcze swobodnie ktoś siadł. A cena? 70 parę tysięcy? No mówię, no co jest? No jak? Okay. Weź Golfa z takim wyposażeniem. Już masz jedynkę z przodu. A, no tak.
Więc to jest problem. Nie? Co ty gadasz? Był u mnie, tak a propos Skody, był u mnie Mikołajczyk, Mikołaj, mistrz rajdów w Polsce. On jeździ Skodą, on jeździ Fabią RS. I on przyjechał do, no bo on też prywatnie, wiadomo, jako że jest ambasadorem Skody, to on też jeździ Skodą. I powiem ci, właśnie bardzo podobnie się wypowiadał i nie czuć było od niego, że wiesz, że mówi tak, że bo tak należy, bo jeździ. Wiadomo, jakby to, że on jeździ Skodą pracową, to jest zupełnie inna para kaloszy, a Skoda jednak cywilna. Ja tak mówię, nawet nigdy nie miałem lokowania ze Skodą. No widzisz. Powinienem przecież teraz siedzieć, tylko mówi. Dokładnie. No tak, mówi. No widzisz. A mówi co? A mówi. No. A najlepsza, tak? Mówi. Okay. Nie, mówi. Ja też jestem ambasadorem, wiesz. Jakby, no, wiesz, ja unikam totalnie takich rzeczy, czy jestem dzisiaj ambasadorem, czy nie. Ja po prostu mówię, co mi się podoba. Tak, tylko że ty, jeżeli pracujesz, to pracujesz z różnymi markami. Jak jesteś kierowcą rajdowym, to masz ile brandów pod sobą? Producenta, tam Orlen oczywiście dodaje trochę pieniędzy. I jakby masz bardzo tak, krótki... Tak, 3-4 sponsorów. Krótko masz listę, nie? A do tego ty, jak jeździsz autem X, to potem masz jeszcze kilka innych, a jesteś mistrzem Polski, to fajnie by było, jakbyś prywatnie jeździł też Skodą, skoro jeździsz Skodą w robocie, nie? Ale i on naprawdę serio, po nagraniu poszliśmy do niego do samochodu, on którymś SUV-em, tylko ja się słabo w Skodzie orientuję. Kodiakiem albo Karokiem. Właśnie, tylko Kodiak, te nazwy Kodiak, są tak podobne, że nie wiem, Kodiak, który. Kodiak ten bardzo duży, Karok ten taki Q5, takie powiedzmy. To chyba ten mniejszy w takim razie. I bardzo pozytywnie się wypowiadał, jakby, że kurczę, jeździ. Znaczy ja o SUV-ach się nie umiem pozytywnie wypowiedzieć. Ja mojej żonie kupiłem, oczywiście miała X4, ma X6, sam mam RAM, ale RAM to nie jest SUV. No nie, to bardzo nie jest SUV. To powiedz mi właśnie, widzisz, to co jest nie tak z SUV-ami? Bo ja się generalnie rzecz biorąc z tobą zgadzam, że jakbym miał mieć SUV-a albo nie SUV-a, to wybiorę zawsze nie SUV-a. Co, wiesz, jakby, bo to jest bardzo racjonalny samochód, nie, w Polsce obecnie. Nie ma żadnej racji. Ale nie, dla wielu ludzi. Że wiesz, to jest idealny. Mamy taki problem w Polsce, że jak chcę coś powiedzieć teraz, jakiekolwiek porównanie, to zaraz będę niepoprawny politycznie, bo jak Kuba Wojewódzki ostatnio powiedział, że jakieś auto wygląda z zespołem Downa, to już jest niepoprawny politycznie, bo powiedział, a wiesz, kiedyś normalnie gadaliśmy, tak? Że no Multipla tak, wygląda jak. Ale to też pamiętajmy, że chodzi o to, że Kuba Wojewódzki nie dalej jak pół roku wcześniej w programie, gdzie były osoby z zespołem Downa, mówił, że jak ktoś mówi, że coś ma Downa, to jest w ogóle absolutnie hamem i tak się nie powinno mówić. Wiesz, on po prostu sam pokazał, jak sobie przeczy. W nagłówkach, że nazwał auto, że wygląda jak z. Tak. Więc jeżeli zaprzeczył sobie, to luz. Ale dla mnie SUV, na przykład X6 konkretnie. X6, auto, które bez 600 nie podchodzi. Pewnie tak. Za średnio bym powiedział wyposażone, okay. Tak? Bo na przykład u mojej żony zobaczy sobie taką funkcję jak aktywny tempomat. Klikniesz ją i wyskakuje komunikat. Ta funkcja może być dostępna za dopłatą w abonamencie miesięcznym. Skonsultuj się z BMW Polska. Nie mówisz serio. Kurwa, na poważnie. Nie mówisz serio, że klikasz auto tempomat. Tak, masz guzik, który klikasz, ale nie masz kupionej opcji. Tak, i co, i możesz sobie kupić i ci zacznie działać? Tak, możesz płacić miesięcznie, tak? Nie! Serio. Stawiam tą Skodę, co tam stoi, że tak jest. Nie? No ekstra, jakie po prostu, wiesz, komuś pokazujesz na dzielnicę, zobacz ile mam wyposażenia, nie? To kliknij. Nie. Szybkie pytanie, ile to miesięcznie kosztuje? O Jezus, nie wiem. Nie wiesz, nie? Nie, kurde, ale 6 tysięcy? 7? Może kosztować. Okay. Znaczy nie, całe auto. A nie, całe auto, domyślam się, ale funkcja. Nie wiesz, 80 zł? No dobra, kontynuuj, proszę. Słuchaj, mamy auto, które jest SUV-em, czyli jest ogromne, wielkie, napompowane, czyli nie mieści się praktycznie na żadnym miejscu parkingowym w normalnym stylu. Jest podnoszone, opuszczane, no tak. Dobra, no powiedzmy, że jeżeli na tych 22-calowych felgach raz wjechałem na grzyby tym autem do nas do lasu, to stara to już tak była zapłakana. Boże, pęki mi pogniesz, nie? No bo, ja mówię, dobra, nigdy no bo więcej, pogniesz, nie? No bo pogiąłbyś, nie? No. Z tyłu nie da się jechać. Gość mojego wzrostu nie da rady z tyłu jechać. Co ty gadasz? Nie ma miejsca w ogóle. Gość 1,70 m w górę, czuje się niekomfortowo po trasie Gdańsk-Warszawa, nie? Pali to, tak bym powiedział, dość zacnie, tam ma 420 koni. W bagażniku w X6 nie ma w ogóle miejsca. Tam jest 1/4 miejsca Skody Super Puma. No nie, pewnie X5 ma większy bagażnik. Dokładnie, ze względu chociażby konstrukcyjny. Tak. A na dodatek powyżej 180 km na godzinę, czy w granicach 200 na niemieckiej autostradzie. Nie, ale nie trzyma się w ogóle drogi. Nawet jak opuścisz się maksymalnie, to musisz celować w dwa pasy. Mimo aktywnego zawieszenia i tak dalej. A aerodynamiki nie oszukasz. I to jest problem SUV-a. Że wiesz, no nie wiem, no ja lubię duże auto, przecież RAM nie jest malutkim autem. No, byśmy to w studio go nie zmieścili. Nawet jakbyśmy hej, grali. hej, to jest bardzo duże studio. No ale RAM ma 6,20, a tu ja widzę jakieś 5 metrów.
4,8. No właśnie. Więc wie, no to duże studio miejskie takie. Nie, ale ładnie, słuchajcie, naprawdę nie widzicie tego, ale bardzo ładnie, podoba mi się. Tak, wysprzątałem przed tobą. Sumarycznie, ja nie widzę zastosowania dla SUV-a. Jakoś tak, że on ma być aż tak popularny, poza tym, że czujesz się bezpieczniej, bo jesteś wyżej. Czujesz się bezpieczniej, bo jesteś wyżej. Ale czy jest realnie bezpieczniej? No wiesz, wydaje mi się, że takie historie jak to, ta Volvo dość dobrze się niosą, nie? Czyli XC90 w naszym samochodzie od 2000 roku, chyba tylko w Wielkiej Brytanii, ale mimo wszystko tam robili badania, nie zginął nigdy człowiek. Nie? No tak, tak. To się niesie, to robi taką famę, że... Ale wiesz, jeżeli chcesz jechać szybko, jedziesz do Niemiec i chcesz jechać dwie paki. Ba, nie pajacujmy. I czwórka przy 160, jak był lekki wiatr, miała problem. Dość duży. Jednak grube opony, jak masz normalnego SUV-a, to taka Skoda w Karoku, czy gdzieś tam, jak nie masz 22 cali naleśnika, no to ma gruby profil. Co się dzieje zatem? Jeżeli auto jest napierane wiatrem, to tańczysz w oponie. To już jest problem. To jest ten problem, który ja wsiadam na przykład w swoje BMW. To jest ciężkie auto. To nie ma w ogóle... Zobacz, wsiadlibyśmy teraz tą moją Skodę, polecisz lewo, prawo, wiesz, czujesz w miarę, nie? Wsiądziemy w odnowione, wszystko tam jest nowe, BMW 540, 91 rok, 300 koni mam w tym aucie, nie? No i jedziesz w zakręcie i czujesz się, że ono się całe przychyla. Odprostowujesz, ono tańczy. Zrobisz kierownicą, wiesz, ruch lewo, prawo, a ono jeszcze chwilę chodzi. Mówisz, kurwa, co chodzi? Tam jest 15-calowa felga. Taka opona. Taki balon. No wszystko tak. Pracuje w tej oponie, wiesz. I to tak się nie da. No. To tak jakbym ramem powiedział, że ram jest super w trasy. Jak jadę w Bieszczady, jadę 120, 140. Po prostym. Dotąd jest okej. Okay. W zakrętach spoko. Dotykam lusterkiem, wiesz, się gdzieś tam składam. Jest, ale jest, wiesz, wygodny, duży, pakowny. No umówmy się, na pakę w ramię wchodzi maluch cały. Zajebiście, zajebiście. No, a z tyłu czyli masz kabinę? Jakbyś, wiesz, jakbyś się ścigał w małych, wiesz, w małej klasie rajdowej, to możesz sobie auto dowozić. Tak, super. No, nie ma problemu, nie? I to są fajne auta, ale wiesz, ja bym, jeszcze bym zrozumiał SUV-a, gdyby faktycznie dało się im w las wjechać. I o ile części tych SUV-ów, takich Scoot, czy Hyundai, pod to są trochę przewidziane, bo mają te małe felgi i duże opony. Ten napęd na 4 w miarę działa. Ale są przewidziane troszkę? No troszkę, ja, tak. Ja na nie wszystkie patrzę, mimo tylko pod kątem krawężników i no, to jest koniec. No to gdzie widzisz taką X6, X5 na 22-calowych felgach? Pod jaki kurwa? No nie, no nie, no budżet. Ostatnio karetce ustąpiła i obrysowała felgę i felga do śmieci, i opona do śmieci, 10 koła w plecy, nie? No ale wiesz, no trzeba było, nie? Więc kierownicą skręciła, no tak, ale tak. To przy takiej oponie, 22 cale, no. O czym my tu ale to tak, ale to faktycznie X6 mimo wszystko jest wyjątkiem, bo on jest takim właśnie, to nie jest ale SUV, X5 tylko... tak samo. Naprawdę? No, a X7? To już w ogóle, kurwa, czołg na kółkach, 24 cale felga, nie? No, więc to rowerowa. No, ale z SUV-em to już nie ma nic wspólnego, no, poza okay. tym, że wie wielkość, tak? Żeby faktycznie te auta trochę miały zdolności terenowej, że ty z dobrym serduszkiem sobie wjedziesz w ten teren, to ja bym kumał to, nie? Jak najbardziej, bo w ramie mi się podoba to, że zator, nie raz zdarzało nam się jechać w trasę, jest gdzieś, wiesz, jak Bieszczady, nie jedziesz autostradą wszędzie, jest wypadek, jest coś tam, patrzysz pole, skręcasz w to pole i jedziesz tym polem, no nie przejmujesz się totalnie niczym. Żadnym z tych SUV-ów no, nie zrobisz tego. On się podniesie, on jest wysoki, ale no, na okay. tych kółkach i oponkach to tak nie. Mój znajomy ostatnio testował, dostał na jeden dzień, czy nawet na dwa, Wranglera nowego. No to terenówka. I mówił, że tak, że spoko, tylko że faktycznie musiał się dość długo przyzwyczaić do tej pływającej tylnej osi, że tam jest, że to jest ciekawe, ale że faktycznie Wrangler cały czas tym Wranglerem jest, tylko jest hybrydą teraz, nie? No. Że to jest, no, obviously. Wiesz, jak chcesz Ferrari, to zamów w tym roku ostatnio, nie? Bo od przyszłego roku już nie będzie V8, bo ja na przykład mam ostatnią V8, jedną z ostatnich V8. No co ty? I też jest ostatni rok na V12. A to jest co, 4,5? 3,9. V8? Ja mam 3,9 V8 biturbo. A teraz będą okay. V6 hybrydy. No, racisze, wyręcza wszystko. Co ty gadasz? Kurde, ale stare auta będą miały tak. branie. Tak. Ale będą miały branie. A w ogóle to wiesz, jakieś ja pierniczę. 6 cylindrów w rzędzie w BMW, to za 20 lat to będzie gang, który wiesz, robi baranka na plecach. On dzisiaj robi. No tak. Wszystkie te auta, wiesz, benzynie. No ale... Ale zobacz, Skoda mamy te pluginy teraz. Dyrektor ten, co ze mną tu przyjechał, on ma plugina RS-a, czyli nie dość, że RS, to jeszcze plugin. To faktycznie, jak ostatnio podjechał na działkę, no to tylko na elektryku, hałasuje z zewnątrz, żeby było go usłyszeć. Żeby go było usłyszeć, a tak, no to są rzeczy, regulacje. Problem, tak, 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 tak.
A to od dłuższego czasu, to ponoć bardzo często jakiś taki wiatrak był z przodu, żeby... Albo jakiś po prostu teraz głośniczek, no bo to nie jest problem. Znaczy, wiesz, Skoda, nie wiem czy wiesz, ale jak teściowi kupiłem tą RS-ę, 2 litry, 4x4, 200 koni w dieslu, ciągnie dobrze, nie? Wsiadłem pierwszy raz, jak mu w ogóle wsiadłem w nią pierwszy raz, jak mu ją daliśmy tak naprawdę, nie? Odpalam i słyszę mówię, ole kurwa, wydech zrobili, nie? Zrobili. Potem wysiadłeś z samochodu i tak... Nic nie słyszę. Ale powiedz tak, na początku... Czyli da się oszukać. Ja nigdy chyba nie jechałem, albo nie wiem o tym, żebym jechał samochodem, który ma... Ja na początku się śmiałem z tego, bo pierwsze Octavie w RS-ach, te takie poprzednie generacje, jak miały te RS w głośnikach, to było strasznie taka popelina, nie? Jakby to z radia szumiało. Okay. A tu chłopaki tak zrobili ten sprzęt, że powiem ci, nie jesteś pewny w 100%, że to działa silnik z wydechem, nie? Okay. A to zwykły dwulitrowy klekot pod maską. Hej, hej. No co, no lubię, no wiesz, jak fajnie te silniki się dłubie. 1.9 CDI, 2.0 TDI, 1.9 OTD, to są najbardziej moje ukochane silniki, jakie tylko mogą być. 1.9 OTD, Alfa Romeo, 150 koni. Wystarczy raptem 8000 zł, nic więcej. I tuner. Masz 320 koni. Które Alfa? Jakakolwiek 1.9 OTD? 150 koni, no. Czyli ta ładna to była 156, nie? 159. Tak, nie, mi się 156 podobała bardziej. Alfa, no, ale mi chodzi o te światełka. 156, czekaj, 156. A, 159 to jest ta, co ma 3, nie? A, okej, okej. O Jezus Mario, no tak, no to, w sensie te Alfy to są te Alfy z żartów, nie? No tak. To są najbardziej Alfy z dowcipów. Ale ten silnik w ogóle nie jest z żartów, bo on konstrukcji fiatowską, bo wiesz, włoskiej po prostu, jest tak pancerny, jak 1.9 TDI. Wiesz, kto jest największym fanem na polskim YouTube Alfy, nie? No nie na YouTubie, w ogóle w świecie polskiego showbizu. Makłowicz. A, Makłowicz. Nie, Makłowicz to jest Alfa-man. W moich kręgach, czyli na przykład Chwytak, Letni i DJ Dziekan, którego kocham po prostu, chłop po prostu to zrobi z tym keyboardem, jak on te live'y prowadzi, wiesz, wszystkie kawałki z lat 90. wygrywa. On ma 159, więc tak pierwsze strzela to, że on jest fanem Alfy, bo walczy z przeciwnościami losu, ale... Ale nie, ja pytałem Roberta, jak tutaj był jakiś czas temu i sobie staliśmy, potem gaworzyliśmy o różnych rzeczach, no bo on jeździ Stelvio. Jakby czemu, nie? On mówi, nie, że to jest jego tam 7 czy 8 Alfa przecież, że on po prostu Alfa całe życie jest zakochany i... Ale wiesz, ja nie wiem skąd ten stereotyp, o ile wymienię ci silniki, które są powodem tego, o tyle sama Alfa w sobie nie ma nic. Pierwsze fury marzeń odbyły się chyba już 2,5 roku temu i to była właśnie 159 na 1.9 od TD. Okej. On do dzisiaj po wszystkich zlotach jeździ. Jedyne co się stało, to w końcu się zmieniła skrzynia biegu, bo ona miała być wadliwa i tak było mówione, że ten egzemplarz gwarancja dobra, wiadomo. Tak, ale poza tym to auto, jak my zrobiliśmy, nic mu nie jest. Poza tym wcześniej, jak on je eksploatował, też mu nic nie było. Więc jak kupisz sobie Alfę z niesypiącym się silnikiem, czyli tymi te Sparki tak zwane 1.4, Twin Sparki i tak dalej, ja Smarki na nie mówię, i skrzynie, które nie są zrobione ze styropianu, no to przecież jeździsz i nie ma problemu, tak? Mam jeszcze jeden bardzo ważny temat, o który chciałem cię zapytać, bo Wiadomka, warsztaty M4K to jest firma solidna i tutaj nie śmiem wątpić, zwłaszcza, że żadnego nie mogłem przetestować jeszcze. Ja nie śmiem oceniać, bo to jest takie, wiesz... Ale powiedz mi, na co zwracać uwagę, jak jedziesz i chcesz coś zrobić, nie do ASO, no, albo w sumie do ASO też, jakby na co kurczę blade zwracać uwagę? Nie do ASO, nie do ASO, bo ja mówię nie do ASO, bo w ASO akurat te rzeczy będą, co powiemy, nie? Dobra, to dalej. Jakby wiesz, wyznacznikiem tego, czy moje warsztaty są dobre i tak dalej, nie jest tylko jakość mechaniki, tylko podstawa prawna, której nigdy nie było w Polsce. Czyli jeżeli oddajesz... No. Tak, tak, mamy remont parę pięter niżej. Dobrze, że nie 6 rano w niedzielę, bo wtedy najlepiej się wierci w ścianie, bo jest miękka. Stary, a to jest, jeżeli to jest ten remont, co kojarzę, to jest w ogóle parter, więc dobrze tu niesie. Bo to jest jedyne, wiem, że jedyne miejsce w tym budynku, w którym jest obecnie remont, to jest na parterze, więc to jest chyba to. Oni wiedzą, kiedy ja nagrywam w każdym razie. Nie, no słuchaj, sumarycznie, jeżeli chodzi o warsztaty samochodowe, to ja nie zdobyłem szalonej popularności na tym, że ja mam wszędzie kotów mechaniki. Ja po prostu wszystko zrobiłem tak w McDonaldzie, że niezależnie od miejsca Polski wszystko smakuje tak samo. Czyli jeżeli wiesz, ktoś robi wymianę tarci klocków, to w każdym warsztacie robi tak samo pomiar bicia piast, pomiar bicia tarcz, podwójne sprawdzenie dokręcenia, bla, bla, bla. Dobra, to z mechaniki. Ale wejście do warsztatu, ja zawsze uważam, że powinno być czyste i klarowne. Czyli wchodzę do warsztatu, niezależnie czy jest to lokal super, czy tak jak mówisz, masz swojego mechanika, który nie musi mieć super lokalu, ale zaczyna się od protokołu przekazania pojazdu. Skurwa, absolutna podstawa, której w Polsce, jak ja zaczynam YouTube'a, nie było, dzisiaj już w większości jest, bo sam to zwojowałem. Okay. Tupałem rękami, nogami, zrobiłem dziesiątki milionów wyświetleń i zrobiłem. Protokół przekazania winien zabierać przede wszystkim zakres zleconych prac.
lub teoretyczny do uzupełnienia po diagnostyce. Tak jest. Termin przyjęcia pojazdu, przebieg pojazdu, to wyklucza nam wszystkie podstawowe potem patologie, no bo wyraża zgodę na jazdę próbną, ale przecież wiesz, że nikt tysiące kilometrów jazdy próbnej nie zrobi, tak? Zaznaczasz paliwo w baku na tym protokole i najważniejsza rzecz działająca w dwie strony, dla klienta i dla warsztatu, czyli masz rysunek pojazdu, na którym pracownik warsztatu, czy to sam mechanik nawet, winien obejść dookoła i zaznaczyć, czy tu jest ryska, wgniotka. Dlaczego? O, to takich rzeczy nie miałem nigdy. No, a powinno być, wiesz, bo to w dwie strony działa. Ja bardziej chcę to robić dla warsztatów zabezpieczenia, no, niż dla klienta, oczywiście, bo mi się zdarzyło nieraz, że nie zaznaczyliśmy, bo auto było brudne, bo było. Po umyciu, bo mamy tak niestety, że wiesz, jak tam przekroczy parę złotych naprawa, to myjemy zawsze i tak dalej. Się okazało, że jest ryska. Klient przyszedł i powiedział, absolutnie tej rysy nie było. Ale mamy kamery, jeszcze obowiązek standaryzacji i pokazaliśmy, wiesz, film z 3 tygodni, jak auto stało, że no nic mu się nie stało, po prostu tak musiało przyjechać, nie? A więc to są rzeczy podstawowe. Jak ktoś się z wami sądził o to? Nie, sądzić nam się... Odpuszczali? Co, 2 razy byliśmy w ogóle na tyle warsztatów, mieliśmy 2 pisma przedsądowe, jeden z próbą wyłudzenia pieniędzy tak naprawdę, bo prawnik do prawnika napisał dosłownie, jakby chciał wyłudzić pieniądze, bo gość w trakcie reklamacji, gdzie firma podwykonawcza niby zrobiła źle turbinę, tak to się okazało, że chyba nie do końca źle zrobili, tylko w międzyczasie ktoś tam nagrzebał po odebraniu auta, bo wiesz, nasze plomby i tak dalej były zerwane. Gość zobaczył, że chyba wiemy, o co chodzi, zabrał auto i zaczął nas tutaj próbować straszyć sądem i procesami. No mamy dział prawny, każdy z moich warsztatów, a jest ich teraz 5 w sumie, a w otwarciu jeszcze kolejnych 5 i do końca roku będzie 10 albo 11. Działa tak samo, ma tą samą strukturę prawną i tak dalej. Więc takich sytuacji się zdarzało, nie? Takich sytuacji, z których z naszej winy chciano nas pozwać do sądu, bo coś zrobiliśmy źle, nie było, dlatego że jest prosta zasada. Tam jeżeli podpisujesz ze mną umowę franczyzową, to już jest taka książeczka, co najmniej wiesz, dziennika operacyjnego. Tam jest zawsze. Jeżeli nie ma wątpliwości, nie ma sporu, ty nie tworzysz sporu w głowie, działamy na korzyść klienta. Okay. Uważasz, że jest inaczej? To proszę, daj klientowi numer polisy, który jesteś zobowiązany mieć na warsztacie. Niech klient się zgłosi, ubezpieczalnia od razu wysyła rzeczoznawcę. Jest, nie ma tak, że tu rzeczoznawca będzie działał jak w wypadku. Tu nie oszukasz pewnych rzeczy, nie? Jeżeli był rozrząd, rozrząd się zerwał z naszej winy, wiesz, coś źle było dokręcone, nasza wina. Jeżeli wina części, obciążamy hurtownię. No już coraz, wiesz, napierdalam, pracuję. Ale podstawowa rzecz, kartki. Jak odbierasz samochód, winieneś dostać minimum paragon. Bez paragonu będzie taniej. No będzie taniej. Nie, no wiadomo, no, będzie dużo taniej. Podstawowe pytanie. To będzie dużo taniej. Ale teraz słuchajcie, jeżeli chcecie bez paragonu, ale wymieniliście rozrząd, jakiś paski, rozrząd i tak dalej, i za pół roku ten rozrząd wam strzeli, przyjeżdżacie do tego warsztatu, co wam warsztat powie? Nie, no panie, nic nie było. Nie ma paragonu. Nie ma nic. Warsztat nawet nie może, mimo że warsztat zakupował te części, nie macie na to żadnego kwitu ani nic. Tak, wiesz, takie totalne podstawy. Bardzo easy. Jeżeli to jest na warsztacie, to już dalej możemy być spokojni, że nawet jak coś pójdzie nie tak, mamy prawo do tego, żeby mamy podstawy, żeby dochodzić to na drodze już nawet nieprawnej albo bardzo szybkiej instancji, wiesz, jeden pełnomocnik gdzieś tam i tyle. Kolejna rzecz na warsztacie. Ty masz zawsze, przynajmniej u mnie, a też chcę, żeby inne warsztaty to miały i ja może przyjechać do mnie na warsztat, jako warsztat, oddać auto na wymianę oleju, skserować sobie protokół i go sobie u siebie zrobić, nie? No, nie problem, wiesz, to nie jest problem. Ja akurat nie wstydzę się tego. Ja bym chętnie dał tym wszystkim warsztatom do protokoły. fajna rzecz jest tam. Czy chcesz zabrać części zamienne? Tak, chcę. W sensie stare? Tak. No wiesz, no, będziesz miał pewność, czy było wymienione, czy nie. Okej, okay, no mi się zdarzało parę razy oglądać stare, jak leżały. No obejrzeć, tak, ale zabierać to bez sensu. No, zabierać, ale zaznacz, że chcesz zabrać, to przyniesie ci kartonik, zobaczysz, tak jest. Bardzo ciężko tak naprawdę jest to, żeby dopasowywali już na siłę, żeby próbowali. No nie, to się nie opyla. To się nie opyla, nie? A więc takich kilka... A z innej, bo to wiesz, nawet sam zaznaczałeś w przypadku twoich pracowników, że wiesz, że nie masz magików, nie? Jakby na ile teraz... Wydaje mi się, że może dawniej to było ważniejsze. Na ile teraz mechanik po prostu musi osiągać pewien poziom i jest już okej? Okay? A na ile, wiesz, potrzebujesz tego gościa, co on, to wszystko? Że może dawniej jednak te lata 90., wiesz, te trytytki, lasotaśmy i to wszystko tam działało bardziej, żeby zawsze dało się to auto skleić? Na ile teraz jednak przeszliśmy do poziomu, gdzie po prostu masz wiedzieć, co masz zrobić, a nie robić cuda? Trochę nie chcę bardzo, ale już to zrobiłem w 2 wywiadach ostatnio, więc powiem. Ja rozwiązałem to bardzo prosto. Ja mam strukturę taką, że najmniejszy warsztat, taki możesz otworzyć pod moim skrzydłem, jest 4-stanowiskowy, więc mam 4 kategorie mechaników.
D to jest taki Łukasz u mnie, ten co poprawia Ferrari, bierze odpowiedzialność za warsztat, sprawca, taka wiesz, najwyższa forma mechanika, który robi wszystko. C to jest taki gość, który prawie robi wszystko, czyli remonty silników i tak dalej, ale nie może być władny i odpowiedzialny, już jest taki wykumaty. A to znaczy, że on jak coś robi, to musi to sprawdzić z Łukaszem na przykład, tak? No na przykład, nie? Okay. Żeby sprawdził po nim ktoś. Nie? Jasne. B i A przede wszystkim odpowiadają za proste wymiany. A to takie, wiesz, tarcie, klocki, oleje, świece, uczy się do rozrządu, szkolimy go i tak dalej. B już robi swobodnie rozrządy, troszkę skomplikowańszą mechanikę, ale tylko C robi te rozrządy z tyłu, czyli wyciąga silniki. Jakby sobie to biorę sobie ten zespół, paruję go, bo przy wszystkich warsztatach obecnie, tych, które się otwierają, dalej ja robię nabór. Mimo, że nie jestem żadnym znawcą, mamy już formularz rekrutacyjny, dobra, czuję, że jest fajny człowiek, dzień dobry, zapraszam, bierzemy cię na miesiąc próbny, w miesiącu próbnym na tydzień przyjeżdża do nas do Kościerzyny, no i tak naprawdę dajemy mu zadania, chłopaki normalnie robi z nami, nie przejmuje się, ma podręcznik operacyjny, robi z nim zgodnie, widać od razu, czy jest gość, który jest coś warty, czy widać, że to będzie papudrak, nie? Jeżeli jest coś warty, super, rozpoczynamy mega cykl szkoleń, bo ktoś mówił, że wie, że no, jak ty utrzymasz jakość? No przede wszystkim cyklem szkoleń, a tak naprawdę niczym innym, jak podręcznikiem operacyjnym. Skoro umiesz zakładać tarcie, klocki, zmieniać rozrządy, a ja dorzuciłem tam milion podpunktów, które po drodze trzeba zrobić i mamy audyty ileś tam razy w miesiącu, które wszystko sprawdzają, wystawiają ocenę końcową na warsztat. Ty gadasz. No tak, no ja to rozbudowałem, wiesz. Okay. Tak ktoś mówi, franczyza, bo łysy daje znaczek. Tak, ja daję nie znaczek, wiesz, jakby zęby, przez to prawie umarłem w tym roku, bo jakby ilość stresu i wszystkiego, która spadła mi przez ostatnie 5 lat na głowę, spowodowała, że przysadka mózgowa przestała działać, więc przez pół roku próbowali odkryć, dlaczego mi nagle serce staje, nie? I wiesz, tachykardia napadowa albo ciśnienie napadowe do tego stopnia, że miałem obrzęk mózgu po każdym ataku przez tydzień, wiesz, na YouTubie tego nie widzieli. Na YouTubie było to tak zakamuflowane, że nawet jak sobie tego palca urwałem, a urwałem sobie go z 9 tygodni temu, to dopiero po 7 tygodniach od urwania dopiero były filmy, gdzie on jest już doklejony, nie? Tak. Ale wygląda. Dobrze, że to ten palec masz jak faka pokazywać, nie? To już nawet prawie działa, więc wiesz, to bardzo super. On wszedł odtąd do tą... Widziałem ten film, jak opowiadałeś. Kurwa, gruba rzecz. Masz ma zdjęcie, ale ich nie możemy pokazać, by od razu spejmowali. Nie, ja dziękuję, a ja zemdleję. Nie, powiem ci, to jest moje oczko w głowie. Warsztaty to jest moje oczko w głowie. Myślę, że palec. Ja to chuj, no palec, no to masz jeszcze 9, nie? Dokładnie. Prawda jest taka, że wiesz, walcząc przez 2 lata z jakąś śmiertelną chorobą i urywając sobie palec, to jest mały pikuś dla tego wszystkiego. Ale wracając do warsztatu, to jest takie moje oczko w głowie, to jest takie moje dzieciątko i ja jeżdżę na ten każdy. Gdzie ty, Michu, cały czas jesteś? Nie macie w domu. 22 dni w miesiącu na wyjeździe. A jak 8 w domu, to nagrywam z reguły na cały miesiąc, nie? No jadę od warsztatu do warsztatu. Słuchaj, jest Szemur, Kościerzyna, Kielce, Wrocław, Szczecin, punkty działające. W fazie natarcia, w której już się wstawiają podnośniki. Jest Łódź, no bo pół roku byłem chory tak intensywnie, że totalnie się wypiąłem z życia, więc mamy teraz, nadrabiamy to, co mieliśmy podpisane, czyli mamy Łódź pomalowaną, Katowice, Lublin, Elbląg się już maluje, Poznań się podpisał teraz, ma już halę gotową i na przyszły rok na deser, na dzień dobry, wsiada nam Koszalin. No trochę tego jest do pilnowania, nie? Natomiast zrobiliśmy już... Ale to nie będziesz już chyba jeździł, tak? No bo chcesz, ale w pewnym momencie fizycznie to wiesz, że to nie jest możliwe, nie? Teoretycznie, bo wiesz, jak przyjdziemy do 30-40 warsztatów, to dziennie zrobisz ileś tam. Tak. Nie chcę ci wchodzić, wiesz, w twoje gacie i tak dalej, bo to jest twoja rzecz, tylko w pewnym momencie to też jest element dobrego zarządzania, kiedy wiesz, że już nie musisz, albo masz ludzi, którzy jeżdżą, nie? Ale chcesz dalej gdzieś z tyłu, wiesz, co chodzi. Okej. Bo to ja mam bardzo dobrych ludzi. Znajdź coś, co cię dojedzie i rób to. Nie, no klasyk, no oczywiście. Klasyk, tak. No to taki typowy, wiesz, nasza mentalność. Ja mam bardzo dobrych ludzi, bo mam teraz dyrektora zarządzającego, który tak przeformował, to całe życie robił w tym, w audytowaniu i tak dalej. Mamy tyle procedur zrobionych, że na przykład teraz mamy tak, że jest jeden audytor na 4 warsztaty, czyli już do końca roku tych audytorów będzie 3 tak naprawdę. Okay. I oni niezależnie mają swój warsztat pod opieką. Gadżety jak się kończą, reklamacje rozpatrywane. Co ciekawe, możesz mieć reklamację gdziekolwiek w Polsce, no, ale jak coś się stanie... To możesz podjechać w inne miejsce. Możesz podjechać w inne miejsce, to jest normalne, ale jeżeli idziesz ty, ktokolwiek z klientów, z reklamacją na mój jakikolwiek oddział, to centrala od razu dostaje skan tej reklamacji. A, ale rozlicza to oddział. Rozlicza to oddział i oddział to rozwiązuje, ale ja chcę być świadomy, co się dzieje. O, taka, wiesz, kontrola najwyższą formą zaufania. Okej. Ale ludzie, którzy ze mną wchodzą w te franczyzy, nie mają sobie. No ale wiesz, ale i tak przecież te rzeczy musiałyby do ciebie spływać, no bo
W sensie, dobra, bo plusem jest to, że dostajesz od razu info o reklamacji. Ale wiesz, załóżmy... Ale jakbyś to robił raz na kwartał, to byś dopiero po kwartale na przykład wiedział, że jakiś oddział ma problem, nie? Tak, a no. Poza tym jedna rzecz. Umówmy się, nawet ja w Kościerzynie czy w Szemudzie, gdzie robię kilkadziesiąt remontów silników rocznie, mhm, za kilkadziesiąt tysięcy, co drugi remont wraca po miesiącu, dwóch z wyciekiem. No bo mamy uszczelki różne, różnych firm i tak dalej. My nawet klientom mówimy, że tak się dzieje. Nawet pod klawiaturą, jak się dzieje. Usuwamy to, sprawdzamy, wiesz, poza tym motor się dociera jeszcze w międzyczasie, więc to jest super. Ale to już jest, powiedzmy, jak ktoś wróci po pół roku, to jest reklamacja. I nawet jak warsztat ją usunie na swój koszt, bo musi tak zrobić, to ja po prostu chcę tylko o tym wiedzieć. Okay. Nie ja, ale już w spółkach chcę o tym wiedzieć, nie? No bo też mówmy się, że no części są jakie są. Już coraz gorsze. Jeszcze jak Toyota robiłem w 2016 i 2015, przed na YouTubie tą moją, no, to na przykład był taki zakres części i faktycznie te najtańsze od tych najdroższych się dużo różniły, nie? A teraz Toyota wróciła, ostatnio robię odcinek A, w hurtowni już części nie ma, no bo auto już jest starsze, B, przyjechałem i kable NGK. O, taka super japońska firma. Dobre. Świece, super, wkręciłem, wiesz, fajne, idealnie, nie? Kurwa, kable nie, te nie działały w ogóle, wiesz. No ale to nie była wina wydania? Nie, to po prostu już coraz z jakością zjeżdżamy, nie? Szybko, szybko, szybko. A oszczędźmy ten jeden grosik, a w tych częściach zamiennych zróbmy to inaczej, wiesz. Niby TRW robi tarcze i klocki na pierwszy montaż. I niby TRW... Naprawdę? Kupić, na tak, 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 w zamienniku. Po prostu jest nabite BMW, dla BMW robi to na przykład, wiesz, nie? Różne firmy robią. To nie jest tak, że BMW samo robi, bo BMW nie ma fabryki. Nie, ja wiem, nie, że BMW nie robi, tylko nie sądziłem, że TRW, która nigdy mi się nie wydawała jakąś super mega firmą cały czas. Robiła, wiesz, albo AT, albo coś tam, ktoś robi na pierwszy montaż, nie? To te na drugi montaż, one też mają dobrą jakość, ale coraz częściej już coś się zmienia na etapie produkcyjnym, żeby... Słuchaj, ja miałem kiedyś taką dyskusję, bo mieliśmy produkować w 16 roku, w 17, taka firma była Tazu, się nazywała Parts. Gość dostał spadek po ojcu, dużo maszyn, które mogłyby pełnić funkcję produkcyjną i chciał zrobić części z żywotem gwarancją. Mówię, kurwa, ambitnie mówię, nie? Ale to jakie części? Zamienne, typu na przykład sworzeń wahacza. Z dożywotnią gwarancją. Dożywotnią dla kogo? Dla tego sworznia chyba. Dla sworznia, wiesz. Ale jak? Dałoby się to zrobić. Bardzo prosta sprawa, wiesz, w przypadku sworzenia wahacza użyć odpowiedniej mieszanki gumy, która nie ulegnie zniszczeniu, bo nie ulegnie takiej erupcji i tak dalej. Przenosiła jakby... Tak, wszystko. I problem pojawił się w tym, że przecież kiedyś pewne rozwiązania techniczne były proste. W sworzeniu wahacza, na przykład, czy w elementach w ogóle takich, gdzie jest kulka w środku, miałeś na zewnątrz taki węflonik, kalamitkę. Kalamitkę, jakiś czas trzeba było dopierdolić smaru. I było super. I my chcieliśmy takie części robić, aż on chciał takie robić, ja to promowałem, droższa by była. Wahacz nie kosztowałby 110, tylko na przykład 200. Więc, no, a nie aż tak źle, nie? Miałby instrukcję, że wiesz, że tam co 30 tysięcy trzeba by dobić na przykład, nie? I na to on był w stanie dać, udzielić gwarancję taką potężną, nie? Wow. No, ale nie podobało się to konkurencji, więc nie ma pomysłu, nie ma firmy. Co ty gadasz? Tam wypięło się to ze wszystkiego. Ale słuchaj, to było tak, że kiedyś miałem taki odcinek, na którym miałem jednej firmy, nie będę mówił jakiej, bo już, kurwa, potem afery były, wiesz, jak to jest na YouTubie, nie? Zamówienie prawdy, możesz mieć pozew. Mhm. Ja miałem taki pozew, ale zapytałem się, ja mówię, toczmy tą sprawę publicznie. Rozebrałem części dwóch producentów, tą samą jedną część do auta, dwóch producentów. A jakieś zawieszenie? Czy... Na zawieszeniu to był akurat znowu stworzeń wahacza i chodziło, co jest pod kulką. Pod kulką jest panewka, w której chodzi, w smarze to wszystko. To jeden z producentów wiodących, wtedy, bo dzisiejszy niektóry jest wiodący, tak już jebany odchudził, przepraszam, swoją panewkę, tak cienką zrobił, że ona momentalnie ulegała, wiesz... Rozpadała się. Rozpadała się, byleby tego centa w fabryce oszczędzić, nie? Inny rodzaj zaprasowania. Ale to też nie jest tylko centa oszczędzić, ale też sprawić, że po prostu szybciej ktoś kupi... Postarzanie. Kolejne, no postarzanie po prostu, tak. Ładnie wykonane z zewnątrz, porównanie do tych innych, odlane ładnie, ładniejsze gumy i tak dalej, a... Ładniejsze sprawy. Ale no jest to twardy biznes, to jest trudny biznes. Ja też teraz bardzo mocno stąpam na tym rynku, bardzo denerwuję. No ale wiesz, ale ty też chcesz zarobić, nie? Przy tym wszystkim. Przecież też chcesz... Ja na YouTubie najwięcej zarabiam. Nadal więcej z YouTube'a niż z warsztatów, tak? Oczywiście. Ja nie mam pojęcia, jak to się kalkuluje w ogóle. Ja na razie... Wiem, że to nie jest prosta praca. Nie? Jakby pamięć tak, warsztaty i sieć warsztatowa dla mnie bardziej hobbystycznie na razie jest. Co ty gadasz? Bo rozwijam. No ale to ci zjada więcej czasu, nie?
Tak, ale wiesz, mam namacalną frajdę, że coś już zostało, nie? Okay. To jest fajne. Czasami dołożę gdzieś tutaj, bo na przykład, nie wiem, tam gdzieś w Kielcach pomalowałem ja na swój koszt halę, albo coś tam dołożyłem ludziom. Wiesz, otwarcie Szczecina. No, trzeba było przywieźć te wszystkie auta, ja za to płaciłem. Pojechało 5 aut z Kościerzyny, to jest, wiesz, samo paliwo i tak dalej, noclegi 10 tysięcy poszło. Puh. No tak. Zanim Warszawa dla mnie zacznie zarabiać, to mija tam 3 miesiące. A w międzyczasie otwieram ileś tam, nie? Więc jakby na razie, wiesz, bilans zysku strat spoko, ta spółka pewnie zaraz będzie, wiesz, wielomilionowa albo setmilionowa warta, ale robię to ideologicznie. Ale już się widzę, słyszę głosy z branży, że się, kurde, nie podoba. Ja bym, no, trzeba było wprowadzić pierwszy taki warsztat, bo my dzisiaj mamy sieci warsztatów, które mają znaczek. No i takiego gościa kiedy spotkałem ostatnio, bo on jest w sieci warsztatów coś tam serwis, nie? Mhm. Ja mówię, wow, i co ci to daje? No, mamy audyt teraz w roku, z czego? Czy kolory w biurze się zgadzają? Ja mówię, zajebiście. Ja mówię, a macie te same ceny, tą samą standaryzację? No nie. A jak macie mechanikę robić? Zgodnie ze sztuką. A kto ją wyznacza? A jaka jest sztuka, nie? Jaka jest sztuka, wiesz. Jakby dostajesz, kupujesz tylko logo, mamią cię tym, żebyś miał reklamę, miliony klientów. No jak miliony klientów? No, kto tego szuka, wiesz? No gdzieś tam widzisz, zakodowałeś sobie znaczek, jedziesz. Ale... No, w większości przypadków jest no tak. Fajne jest to, że po prostu za darmo jako ten franczyzobiorca możesz mieć pomalowane, ologowaną całą halę, nie? Twoją. Często. Wiesz, nie, ja mówię, że to tak możesz kusić. Darmo. A, okej. Okay. jak z samochodami kurierów, nie? Musisz jeździć swoim. Więc franczyzy w Polsce to jest, wiesz, największe mają po 400 warsztatów i tak dalej, ale żaden nie ma standaryzacji. Każdy od siebie jest w 100% inny. Każdy ma inne ceny, inną technikę, inne narzuty na częściach, różne oleje. Ja zestandaryzowałem wszystko. We wszystkich warsztatach mam jedną firmę olejową, taką, którą ja uważałem za słuszną, bo jako jedyna na dzień dzisiejszy u nas w Polsce. Teraz PMO, taka była mała firma, która mocno po YouTubie się kręciła, ale nie stać ich było na lokowania u mnie. I faktycznie mówię serio teraz, nie? Ale mówię, kurde, schylę się nad tym trochę, nie? Schyliłem się, wiesz dlaczego? Bo gościu ma taką samą ambicję jak ja, właściciel. Pozdrawiam, poznałem, mega w porządku chłop. Stwierdził, że dobra, jest w Holandii fabryka, robią oleje tak jak należy ze sztuką. Nie będą to tanie rzeczy, no bo zrobić go zgodnie ze sztuką, to nie będzie to najtańsza rzecz. Suma summarum wyszło na takiej półce wyższej cenowo, znaczy klasa wyższa, cena z tej niższej, nie? I na przykład jako jedyny... Czyli nie, porównałbyś to, nie wiem, do Motula, czy... Wyżej. Wiesz czemu? Bo w przeciwieństwie do całej konkurencji, jako jedyny pokazał, co ma w oleju. Ale w jaki sposób? Ja nie wiem, jak się pokazuje coś, co masz, no, w oleju. Wiesz, czy olej jest syntetyczny, czy mineralny, to nie świadczy o tym, co producent pisze na papierku. Tylko chodzi o to, z jakich baz został zrobiony. 70% dobrego oleju to są bazy olejowe, 30% środki czyszczące, podtrzymujące życie i tak dalej, nie? Wydłużające żywotność oleju. Więc w tych 70%, żeby coś było full syntetykiem, musi mieć ileś tam procent powyżej 60% syntetyku, czyli czwartej, piątej, szóstej bazy PAO. Plastiku tak zwanego, nie? To jest droga baza. Nikt w Polsce nie ma w karcie charakterystyki, ile jakiej bazy ma. A producenci wewnętrznie, znaczy wiesz... Nie udostępniają ci, nie mamy normy w Polsce, więc oni lachę wbijają. Ale jakbyś był w ASO, to pewnie wiedziałbyś, że to ja tam, nie? Nadal myślisz, że nikt? Co ty gadasz? Znaczy, wiesz, w ASO muszą dostosować normy do producenta i to jest super. Za granicą w Niemczech musisz mieć taką kartkę, bo na rynku nie wejdziesz z napisem syntetyk, jeżeli nie ma faktycznie tylu i tylu procent syntetyku wy. Ja w ogóle słyszałem, nie wiem, czy to jest mit, że jak ktoś naprawdę bardzo się stara i bardzo by chciał jakiś olej, to w ogóle lepiej kupić ten... No z Niemiec. Że on się może różnić też produkcyjnie, nie? Tak. Ja na przykład właśnie zaczynając współpracę z PMO, dostałem czarno na białym, każdy klient widzi i oni mówią, że na przykład mają ten nowy produkt teraz, mają Extreme Synthetic 5W30. Ja mówię, czemu on jest taki drogi? Michu, no bo tam jest kurwa 50-60% PAO, a nie hydrokrackingu, czyli przerabianie minerału. Ale mamy super producentów w Polsce reklamujących się na całym świecie, jacy to oni są super i syntetyczni, gdzie nagle się okazuje, że kiedy sprowadza olej do Polski, płaci akcyzę za minerał. Ptums. I to jest problem, bo nie mamy normy. Więc to jest. I co drugi silnik remontowany u mnie we wszystkich oddziałach, jak otwieram, śmierdzi jak frytkownica z 300-letniego McDonalda. Z 300-letniego McDonalda. Ja nie wiem, na czym pan jeździł? McDonald's. No właśnie wiem. Dlatego abstrahuję, żeby nikt mnie tu nie ukąsał. Na czym pan jeździ? A na tym i na tym. A. No i to się pokrywa. Nie chcę z nimi na wojnę iść, nie? Oni chcieli ze mną współpracować, ta firma, i pewnie wiesz dobrze, o której mówię, płacąc mi
w czasach, kiedy się która brało... firma olejowa? Tak. Nie, nie mam pojęcia, która jest. Jedna największa, taka marketingowa jest jedna największa na świecie. Kurde, nie, dalej nie wiem, która jest największa, ale to powiesz mi później. Nie, bo jakby wiesz, mógłbym powiedzieć Castrol, Mobil i nie wiem, która jest z tych dwóch pewnie. Nie, no to jeszcze mógłbyś tam dalej iść, wiesz, Shell Helix i tak dalej były, Motul, no tak. Valvoline i no w ogóle tak. Jest dużo firm, nie? Więc jakby tutaj... Mniejsza większość. To w czasach, kiedy się brało na przykład średnio 20 tysięcy za lokowanie, woli sobie 80 płacić. Ja powiedziałem, że nie. Nie, ja sobie nie dam. Nie? Ja sobie do dzisiaj nie dam czegoś, czego nie lubię, czegoś, czego nie jestem pewien, nie dam sobie włożyć. Nie? Rozumiem. Nie chcę. Jeżdżę na Motulu. Spoko. Miał pewien kryzys wizerunkowy, współpracowałem z nimi nawet. Jeżdżę na Motulu, w sumie nie wiem czemu, czy to było tak, że jeszcze poprzedni właściciel mówił, że on na Motulu jeździł, czy coś, ale w każdym razie ja po prostu zacząłem jeździć. A ja mam w ogóle cały czas w tym silniku fabrykę, czyli tam chyba 0W20. Mhm. I to się fabrykę trzyma do końca życia. I tak nie ruszam, tak, jeżdżę też na tym. Motul miał po prostu pewien krach taki, że dużo podróbek krążyło po rynku, masakrycznie dużo ktoś prowadził w obieg, a cena była wysoka, więc opłacało się byle gówno wlać w ich butelkę i z tym mieli problem, tak. Ale nie jestem pewny, czy Motul, czy Valvoline w 100% udzielić informacji, nie jestem pewien, bo jakby nie jest, dzisiaj teraz nie wiem, nie mam, nie chcę grzebać po prostu, że udzielić, że słuchaj, w moim 5W30 full syntetyk jest 60% baz trzecich, czwartych PAO. Wątpię. Ale może się coś zmieniło. Słuchaj, ostatni wątek i będziemy zmierzać do końca, ale to jeszcze, o to cię muszę zapytać po prostu. Jasne. To jest, mój drogi, sprowadzanie obecnie samochodów, bo słyszałem to u Waldka, widziałem ostatnio film, kurde, co się dzieje, że w ogóle sprowadzanie samochodów jakby już się nie dodaje obecnie. Czy wiesz co? Wow, przez 6 lat mówię na ekranie, że ej, auta z Niemiec się nie opłacają. Jak to mi chodzi, nie opłacają? No nie, bo jeżeli ma być opłacalne, to musi być albo gigantyczny przebieg, albo gdzieś tam przerysowany, albo lekko puknięty, albo po powodzi, albo coś tam. Nie pierdolisz głupoty, ty się tam znasz, łysy idioto. Szwagier ma jest dobrze. Szwagier ma jest dobrze. No to co? Otworzyłem salon samochodów używanych w 19 roku, w 20 pojawiły się pierwsze auta przed COVID-em jeszcze. No. 3 chyba tylko kupiłem od mojego przyjaciela Tomka, który wynalazł mi auta tak jak chciałem, czyli te z historią, z dokumentami, z realnym jakimś niższym przebiegiem i tak dalej. I coś który powiem, był duży pewnie. Nie. Kupiłem sobie Skodę najbardziej kontrowersyjne, bo to mnie wykop skopał, wszyscy mnie skopali, pluli na mnie, krzyczeli, o, że jestem złodziejem i wiesz, ale musiałem zrobić odpowiedź. Nie? Okay. No ale do brzegu. Szukałem sobie, znalazł mi Tomcio fajną perełkę. Octavia 1.99 rok, czyli jeszcze przed liftem. Mm-hmm. 1.9 TDI z przebiegiem 95 tysięcy kilometrów. Na wszystko kwit, rok do roku, TIFy serwisowane do końca basą. Wszystkie to książki i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie samochód wyglądał jak te 90 tysięcy. Tyle, że kosztował wraz z lawetą i opłatami, strzelam, w granicach 19 tysięcy. Wtedy ale po opłatach? Po opłatach, po wszystkim, tak jak przyjechał. No nie ma szans w ogóle, żeby ktoś to chciał kupić. W Polsce wtedy najdroższa Octavia 1, nawet po lifcie, w RS-ie, w Lauren and Clement i tak dalej, kosztowała 16. No tak. Ale salon z samochodów używanych ma jedną dewizę. Wyjeżdżasz i jedziesz. Więc zrobiliśmy podstawowy przegląd. Mhm. Okazało się, że trzeba zrobić rozrząd, tarczę, klocki, olejówkę, filtrówkę. Jeden purchel był rudy na błotniku, zrobiliśmy to zgodnie ze sztuką, koła, wszystko już tak jak trzeba zrobili, nie? Cena jednostkowa 21. Patrzcie, jak łysy chce zrżnąć swoich widzów. Wow. Człowieku, wykop to mnie prawie w butach wpierdolił, nie? Wszyscy. Ja nie wytrzymałem, bo to ogłoszenie się pojawiło. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. No i wychodzę naprzeciw. Pokazuję, ile kosztowało auto ogłoszenie w Niemczech, pokazuję, ile kosztował zakup, realnie nie zszedł tam z ceny nikt. Wszystkie książki, transport, kwit, akcyzę, wymienione części, listę, pudełka, zdjęcia, bo już mieliśmy w tym salonie, także masz chyba 200 zdjęć na stronie. Każdy szczegół, jeżeli coś było przetarte, że naprawdę nie musisz jechać w ciemno, nie? No i co? Oczywiście samochód się sprzedał w ciągu 1,5 godziny. No bo są tacy, którzy po prostu chcieli i wiedzieli, że to tyle będzie kosztować. Nie? Co nam to pokazało? Że nie warto pluć na mnie, bo się okazało, że miałem marżę 1500 zł brutto. No to goście, to nie są małe pieniądze.
Ale to jest dalej, wiesz... Naprawdę? 1500 miałeś tylko marżę? Tak. O, wow. Bo tak stwierdziłem, że na to będę robił, wiesz, że doliczyliśmy ceny części po cenie zakupu robocizny, no bo musieli mechanicy to zrobić, więc po robociźnie. No ale jako salon samochodów to marża tylko tam malutka była, nie? Na tym wszystkim. A jeszcze było, wiesz, pranie wnętrza, woskowania, no jak pierdolę, nie? Co mi to pokazało? To pokazało, jak wygląda realny handel fajnymi autami. Realny handel fajnymi autami. Ja znam właścicieli różnych salonów dookoła salonów, komisów samochodowych i znam takich uczciwszych i mniej. I ci uczciwsi też mówią, no kurwa, no musi być ten przebieg. Te auta są zmęczone. My je tutaj, wiesz, jak jest zniszczone wnętrze, staramy się poprawić, z zewnątrz poprawić, stłuczki i tak dalej. Co dzisiaj się stało? No, przestały się produkować auta. Niemcy, cała Europa stwierdziła, że w COVID-zie trochę są obsrani, więc zmrozili pieniądze, przestali przez chwilę kupować nowe. Starych się przestali wyzbywać. Więc przestały pojawiać się na rynku te, z których można korygować przebiegi i tak dalej. To wszystko wyłapali handlarze. Mhm. Wszystko przywieźli, kiedy mogli. W związku z tym, że ten rynek się nie napełnił, zostały normalne auta. I och, joch, się nagle trochę nie opłacają. Drogie. Nie opłacają się, rozumiesz? Toyota moja przyjechała. Kosztowała jednostkowo teraz... najdroższa Toyota Avensis, jaką znalazłem w polskim internecie przez ostatnie 3 miesiące, kosztowała 9900. Najdroższa jedynka Avensisa. To mój kondonik, który przyjechał, nazywam taką, bo jest wymęczona lekko, z przywiezieniem na razie i z opłatami, z rejestracją 14. Jaki przebieg? No 140 tysięcy, ale też udokumentowane. Ale jak były po 200, czy po 300, też, też. Była jedna podobne miały, nie? Wiesz, tam Niemiec wie, co ma. Po prostu, no siłą rzeczy. To u nas ten, wiesz, było wiecznie zaniżane. Wiecznie te Passaty były ciągane z tym przebiegiem po 180 tysięcy. Wiecznie te liczby były cofane. Tak, więc jednostkowo ta cena spadała. No my oczywiście potem na Ukrainę, gdzieś tam dalej te auta idą, więc one tam już w ogóle, tam to muszą mieć czwarte życie. No wiesz, 180 tysięcy z Polski przyjechało. Nie, no come on. Więc tak, z Niemiec się już w ogóle teraz nie opłaca i przez najbliższe 5 lat nie będzie, bo skoro teraz Skoda wstrzymuje, BMW się nie doczekasz w ogóle, bo my zamawialiśmy to, w pewnym momencie nam zadzwoni sprzedawca i mówi, wiesz, czwarty miesiąc mija, jak zamówiliście, ale dalej na czerwono w kalendarzu produkcyjnym świecicie, nie wpadliście w żadną lukę. Wow. Dzwonię ostatnio do Porsche, bo tak się z ciekawości spytałem, może jakby kiedyś bezdomny jakiś chciał 911, wiesz, 4S-kę, znaczy, no mogę zapytać się. Tak, niech spoko, 2,5 roku to czekać. Złożenie zamówienia, ale nie jest pewne, czy dostaniesz. Okej, dobra. Więc na ten rynek się odwrócił i teraz dzisiaj samochodu, jeżeli ktoś się pyta, czy samochód sprzedać, czy robić, kupić nowy, nie. Stary, rób ten samochód, trzymaj sobie go, bo się okaże, że za rok na nim zarobisz ty. Wow. No i to będzie, bo już dochodzi do tego, nie wiem, czy Waldek o tym mówi, bo dawno z Waldkiem nie gadałem, bo się teraz miłościwy pan tutaj rozkochał i wyprowadził nam do Częstochowy, więc już mam daleko do niego. Do Częstochowy się wyprowadził? Tak, tak, to zawsze Łódź, wiesz. Tak. Zgierz, tak naprawdę. Ale pozdrawiam serdecznie. Więc wiesz, nie wiem, czy też tak naprawdę nie stanie się tak, że jak wszyscy teraz odmówią tych produkcji i tak dalej, to nagle te ceny, to wszystko, wiesz, wyszybuje. No może tak być. Bardzo, bardzo potężne pieniądze. Nie wiem, czy to się, wiesz, różne tematy są jeszcze też poruszane, co będzie z jakimiś tam opłatami, akcyzami, bo teraz, właśnie nie wiem, czy ktoś poruszał, leasingi już jest, odsprzedaż leasingu 120%. Naprawdę? Takie się ogłoszenia pojawiają. Czyli ktoś se odebrał i chce jeszcze na tym już nadbić. 20%? No. Zaraz, wiesz, rynek leasingodawców dobije do tego, albo ludzie będą większe wpłaty robili i wiesz, w sumie się okaże, że no co, Skody nie możesz zamówić, żadnego auta nie możesz zamówić, to ci się opłaca dołożyć te 10-15 tysięcy i wziąć sobie od kogoś. I po prostu mieć auto. Mieć auto. Więc dochodzimy do sytuacji takiej rodem z PRL-u, takiej, gdzie się za kogoś stało w kolejce i mu się odsprzedawało drożej. A do tego wszystkiego jeszcze mówisz o tym, że wiesz, jak duża część osób szukała sobie auta lekko używanego, widzisz, że to znowu z mechanicznego punktu widzenia nie jest najlepsze rozwiązanie? No jest kombajn. Robi się cholerny... Robi się problem, a teraz jeszcze, wiesz, Unia trochę paluszkiem grozi, z gazem jakiś tam jest problem, z homologacjami na gaz. Coraz mocniej nad nami krąży widmo. Słuchaj, jeżeli wejdzie dzisiaj do Polski Euro 2 albo Euro 3, z polskiego rynku znika 25% samochodów tak o pach na ulicy. Ale czekaj, jak wejdzie to euro, to ono przy przeglądach, nawet jakby wyszło. Przy przeglądach? No w końcu, a ile lat, jak będziemy jedynym krajem, który jeździ bez żadnych tych... A jesteśmy jedynym? No.
Że jak kupiłeś stare, to możesz jeździć, aż się rozpadnie. Dokładnie. Ale naprawdę jesteśmy jedynym, który tak ma? Nie wiem, czy jeden z ostatnich po prostu nie jest. O, wow. Przecież wiesz, że ta moja Toyota, jak patrzę mówię ostatnio na filmie, bo już teraz się nie dziwię. Ona ma euro jaką, tą normę? Trzy albo wyżej. Kata wymienili takiego, co spełnia. Koniec. Okay. Rozumiesz, okay. Czyli chcesz mieć starego trubka, mm-hmm. nie ma problemu, aha. nie miał kata, dołóż kata, dołóż system, okay. niech spełnia normę. Okay. I tak miałem któregoś Golfa w ogóle w którymś odcinku. No to ile coś takiego kosztuje zdycha? No wiesz, jak kupujesz auto za 6 i masz włożyć 5. No tak. To wolisz dołożyć 5 i kupić sobie to nowsze, nie? No tak, tak, tak. Więc jakby tak, dochodzimy do pewnej ściany, w której auta poniżej 99 roku niedługo nagle okaże się, że nawet te auta powyżej 20 roku życia znikną. Wow. Albo ci, co mają fajne sztuki, wiesz, po prostu lubią i chcą, dołożą te parę złotych i powiesz, do benzyny domontować kata dzisiaj za sondą, to nie jest żaden problem. Benzyna w ogóle mało generuje. No nie, tylko to się właśnie, widzisz, to trochę robimy pętlę do trumien na kółkach. Nie? Mhm. Że będzie pewnie narracja, no, czyli znowu najbiedniejsi najbardziej dostaną po dupie. Tak, tak. I to jest ten problem. I ja też w sumie no, nie chciałbym, żeby najbiedniejsi najbardziej obrywali, bo ale nikt by tego nie chciał. Tego nie chcę, ale z drugiej strony, kurczę, no... Auto tak naprawdę w ogóle, ten postęp technologiczny, jak on się rozwinął, jak wszystko się spopularyzowało do, to teraz może jeszcze być tak, że dzisiaj bronimy, że najbiedniejsi dostaną, a zaraz się może okazać, że już nie będzie potrzebne auto, bo coś tam. Chociaż ja powiem ci, dzisiaj w wielkim mieście, to ty chyba najlepiej wiesz, to chyba w Warszawie szybciej metrem dojeżdża się gdziekolwiek. Stary, gdyby nie fakt, że muszę jeździć do Małopolski, ja naprawdę już to wiele razy mówiłem, ja bym bardzo chętnie był bez samochodu. Bardzo chętnie, w ogóle wiesz, nie myśleć o nim, wiesz, nie płacić za garaż, nie płacić ubezpieczeń, wiesz, nie płacić za wachę. Ja się zapytam ciebie inaczej, bo ja, no, przykład mojej wsi. No. Bo kto jest dla ciebie tym użytkownikiem, który dostanie po łbie najbiedniejszym? Na jakiej podstawie my go zidentyfikujemy? Tego, co brzęczy w internecie, że co, ja mam Golfa, ciułałem na niego 2 lata no. i dostanę w ryj, to ja ci teraz odbiję piłkę. Wsie wszystkie dookoła mnie, uh-huh. bardzo bogate wsie na Kaszubach, uh-huh. mają wszyscy kupę hajsu. No. Jedno gospodarstwo, 6 osób w nim mieszka, 6 samochodów stoi. Wszystkie są szroty, uh-huh. bo to są szroty, bo okay. się naprawia je byle jak, byle tak, co. Tak. Wszyscy jeżdżą w podobne miejsce do pracy. Uh-huh. Po co te 6 samochodów? To jest ten biedny człowiek? Okay. Wiesz, no, ja się pytam, uh-huh. może chamsko uh-huh. i arogancko brzmi, ale widzę to od kuchni. No faktycznie jest tak, tylko że to też jest, wiesz, to jest w jakiś sposób sprzężone z tym, jak do kitu w małych miejscowościach rozwiązana jest komunikacja jakakolwiek, nie? W sensie to są busiki. Dobrze, zwykle, no to... Ja nikogo nie bronię, tylko wiesz, co chodzi, że... Obracam że dalej, tam... tą piłkę u nas no, no. Z tych 6 samochodów, 5 osób pracuje w jednym miejscu pracy. Na pewno są takie przypadki. Na pewno są takie przypadki, na 100%. No, u nas jest jeden duży zakład pracy w okolicy, wiesz. A co tam robią? Ubiana jest ta u nas, co robi porcelanę na cały świat. Najstarsze zakłady, Cytale, Łubiana, no. Jak sobie wpiszesz, no, okay, to jest największy zakład w Polsce, okay, nie? Okay. Od lat. Ja tylko Ćmielów kojarzę. Drutex na przykład, okna w Bytowie. Bo mamy wokół mnie, tam gdzie mieszkam, okay, bardzo blisko Łubiana, czyli mm-hmm. przepotężne 1000 ludzi zatrudnia i Drutex, czyli mniejsza firma od okien, okay, która jest w Bytowie też kilkadziesiąt kilometrów. Która powinna kiedyś zmienić nazwę, bo naprawdę w Polsce się kojarzy jednak z czymś innym. No tak, ale wiesz, słuchaj, jak kiedyś zakładali w latach 90. te firmy przewozowe... Ja wiem, wszystko było X, no. No było X, albo słuchaj... Albo Pol. Pol Trans. No. No dzisiaj, wiesz, ruchy LGBT mogłyby stwierdzić, że strasznie na nich jadą, nie? Zamieniasz na Transpol, już jest okej. Okay. No. Klasyk, wiesz, dwie firmy poznają się i nagle są największymi kumplami. Nie, słuchaj, sumarycznie powiem ci tak, ja cenię sobie, jeżeli ktoś ma auto i na przykład faktycznie dojeżdża nim do pracy i tak dalej, i to jest dla mnie tak, ale jeżeli jest w gospodarstwie 5 aut, 6, 3 osoby pracują w tym samym miejscu i to jest tylko fanaberia mieć ten samochód, no to tak... Wiesz. Musimy do tego dojrzeć. Tak, po prostu. Musimy do tego. A wiesz, ułatwia to sytuacja rynkowa, która miała miejsce przez ostatnie 15 lat, gdzie za 1500 zł kupowałeś po prostu auto, płaciłeś 300 zł ubezpieczenia za rok i pozdro, no, a przegląd podbijał ci pan Zdzisław, który cię znał i mówił, dobra, tylko wolno jedź. Nie, otwierał dowód, tam 100, mówi, a przeszedł. No tak, no ale też wiesz, mimo wszystko jakby. Ale ja mam taką misję wewnętrzną, że jak ja robię takie odcinki destrukcyjne, to ja kupuję te wszystkie złomki dookoła. No. Wiesz, Punta, Clia, Twingusie, ja tego zniszczyłem kilkadziesiąt tych samochodów, okay, już na YouTubie. Do 1000 zł chcę zawsze, 1100, mm-hmm, czyli, bo zaznaczam sobie, jak wyszukuję na Allegro czy gdzieś, 1200, bo wiem, że tą górkę zetnę, albo mm-hmm. 1300, nie? I w każdym z tych aucie, jak ten, one były właśnie z przeglądem, z ubezpieczeniem i powiem ci, trafiały się takie, które nie wymagały
naprawdę potężnego nakładu. Chyba najlepszym przykładem niechaj będzie... żeby je doprowadzić do używalności. To słuchaj, ten Golf ostatni dla widzów, taki z kompresora. Szybka akcja miał być. Jak tanio zamontować kompresor w aucie? Kupiłem kondonka takiego 1.9D, czyli diesel bez niczego. Tak, tak, tak. Mechaniczny. 70 koni. Ruda nie tańczyła jak na Golfa 3, tak jak powinna. Okej. Elektryki tam żadnej, nawet airbaga nie była. W zawieszeniu i w hamulcach, powiem ci, my to w auto, wiesz, jakbyś sam to robił, to byś może z dwójkę wrzucił. I miałeś auto, które będzie ci jeździć przez 20 lat. No tak, ten silnik będzie jeździł. I ta buda jeszcze była zdrowa w miarę. Okay. To było a fajne. A który to był Golf? Czwórka? Trójka. Trójka. To 90 lata, 91. A pamiętasz czasy, jak ludzie mówili, że trójka to już nie jest, to dwójka. Dwójka nie zgnije nigdy, panie. Słuchaj, ja pamiętam, że do ciebie jechałem. Dzisiaj akurat w radiu leciał Bon Jovi It's My Life i mówię do dyrektora, bo się znamy od dzieciaka, takiego bardzo dzieciaka. Marcin, pamiętasz, w 98, jak leciał Bon Jovi? Ja wtedy w Jantarze u babci jechałem z kumplem, który miał nojkę sztukę GTI Golfa. No bo trójeczkę? Dwójeczkę. No to była nojka sztuka, mimo że 80 któryś. No 10-letni Golf, no to był jak nowy, nie? No tak. A w GTI to panie, no nie? No. I taka muza 115 koni, ta moc, wiesz. No faktycznie trójka to była, wiesz, dla bogatych. Jak byłem na studiach, jeden z kolega mojego współlokatora, razem studiowali, miał Golfa 1 obniżanego cabrio. Nie, no to już tłum, stary, jak jechaliśmy przez Nową Hutę w Krakowie, bitch please, dach na dole, trzech ziomków, wiesz, świeżo ogolonych, operfumowanych. Czułem się jak na Venice Beach, po prostu jadąc. Z najnowszym Ferrari. Oczywiście, to dokładnie to tak się czuliśmy. No, ale wszystko to był urok lat 90. i to jest piękne. I wiesz, jeszcze w latach 90. zobacz, w ogóle wchodząc do samochodów. Mhm. 90. do wejścia do Unii. Moja siostra kupowała Ibizę. To była Ibiza, która była 5-6-letnia. Oczywiście złożona z trzech się potem okazała. Nieważne. Nieistotne. Dała za nią naście pod 20 tysięcy w tamtych latach. I to było w 2001 albo 2002. Za dwa lata, jak weszliśmy do Unii, sprzedała ją za 10. Po szrotu się już legalnego najechało, nie? Okay. Wtedy trzeba było kombinować. Tak, i dzisiaj mentalność. Do mnie nie trafia argument, że na przykład mamy 5-6 aut w gospodarstwie i wtedy uważamy się, że nie stać mnie na droższe to. To będę jeździł czymkolwiek. No, będę jeździł czymkolwiek. No, jeżeli mamy spójne miejsce pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to nie chodzi o to, że mi skóra gruba urosła. Nie. Ja będąc menadżerem w fabryce kar plastikowych, w której pracowałem kupę czasu w logistyce i spedycji, ja pytałem się moich pracowników, a było ich 12. Ja mówię, weźcie mi jedną rzecz wytłumaczcie, bo z cholerny problem z parkowaniem był. Czemu nie jeździcie razem? Ja mówię, ty mieszkasz obok tego, na jednym byś zjechał, nie? Ja mówię, jesteście na tą samą zmianę, na chuj 5 samochodów stoi pod firmą. Bo mnie stać. To, że tak ma wyglądać osoba, która pyszczy najbardziej w internecie, że on jest biedny, bo go tylko stać na takie auto, to ja bym wolał nie mieć auta, wiesz. Okay. No, gdzie? W mieście, gdzie teraz wychodzisz do, wiesz, w Gdańsku, gdzie my pracowaliśmy, tup, 300 metrów galeria, 20 metrów po przeciwnej galeria i 300 metrów po przeciwnej galeria, tak. A oni wszyscy mieszkali w promieniu 1,5 kilometra. 6 aut przyjeżdżało do mnie na magazyn. Okay. Ale to wiesz, w tamtych latach, jak już tak mówiłem. Ale to faktycznie już przestaje być samochód bezpośrednio, jakikolwiek samochód przestaje być, wiesz, nie wiadomo czym, nie? Tak, oczywiście. Ale tak, w latach 90. absolutnie tak było i to najbardziej, to znowu wspomnę te moje czasy w sklepie motoryzacyjnym, jak się zbliżała sobota, nie? Słoneczna sobota, no to... kolejka ludzi, by zakupić świeżą choinkę zapachową, plaka. Jakąś atrapę na maskę doklejaną, chromowaną. Jakiś napis fajny, sport. Płomienie. GT. Ale wiesz, no, my to rozumiemy i my tego nie robimy prześmiewczo, a dzisiaj się z takich rzeczy śmieje. Ja staram się publicznie mówić, że to nie jest śmieszne. Nie, tylko chodzi o to, że wiesz, że wtedy chłopaki no, mieli to co mieli i po prostu przychodziła sobota i każdy miał to odpicować, bo to był, dlatego do tego zmierzam. Tylko, nie, że to był symbol, to było czym jechać po dziewczynę, nie? No kurde, no tak. Że to się do tego sprowadza, nie? No tak, ale to było super, a dzisiaj wiesz, to jest takim elementem, że o, biedaki i tak dalej. Nie, wtedy, nie. Tak było i to było modne. Oczywiście to było modne. Tak. Wiesz, tak samo jak ja dzisiaj nie rozumiem pewnych strojów, chociaż moda kołem się toczy, to tak, wiesz, to w tamtych latach nie dzieliliśmy się na lewaków i prawaków. Dzieliliśmy się na skate'ów i metali. No tak. To trochę w tym było, nie? Albo dresiarze i tak dalej, nie? Tak. Ja pamiętam w szkole, no u mnie największy problem w gimnazjum, bo ja byłem pierwszym rocznikiem gimnazjalnym. To tak jak ja. To 8-6, no to jesteśmy roczniki, które faktycznie wychowywały się w modzie, w duchu. Albo ten jest skate'em, ten jest dresem, albo neutralny totalnie, tak. Albo jest metalem, albo punkiem, albo skinheadem.
I też rozwarstwienie pieniężne było chyba trochę mniejsze. Wiesz, w ogóle praktycznie go nie było. No nie, no, bo ci, wiesz, co mieli, no, to starali się nie płucować z tym. Starzy ich tak uczyli, że wiesz... Nie pokazuj. Nie pokazuj. A jak ci tacy, co trochę tam tatuś więcej zarobił, mhm, no to wiesz, chodzi do szkoły, patrz, kurwa, lejce sobie kupiłem, a te flipsy jeszcze, nie? No to bo takie były czasy, nie? No, pierwsze Discmany i tak dalej. No. No to ja dostałem na przykład, wiesz, źle na mnie patrzyli, bo mi siostra z Anglii przywiozła. No ale ona pracowała tam. No, ale w 2000 roku. No, ale tak, miałem. I miałem. No wiedzieli część, skąd miałem tego Discmana, ale część nie wiedziała, nie? Więc to też był problem. A z rodziny nie pochodziłem zamożnej absolutnie. No nie, wiesz, ja też żadnych tytułów szlacheckich, ani nic, wiesz, herbów na ścianach. Chociaż tam gdzieś niby kiedyś, wiesz, tam 4 pokolenia wstecz, ale dzisiaj no niestety żaden zamek nie został, więc muszę od nowa budować te, wiesz, wszystkie szlacheckie rzeczy. Nie, słuchaj, żebyśmy podsumowali, to może ktoś dotrwa do końca. Znaczy, stary, ty mi ładnych kilka rzeczy tutaj podsunąłeś, o których ja się muszę zastanowić. Tak, a na pewno chcę podsunąć jedną rzecz. Tak. Sam początek, czyli parafraza do tego, że no, gość dobrze mówi o tym, że jeździmy trumnami na kółkach. Tak, chodziło mi o zwrócenie, rozumiem, uwagi na temat, rozumiem, jeżdżenia takimi autami, że byście sobie zdali sprawę, że jeżdżąc 20-30-letnim autem, no musicie też troszkę dostosować się do tego, że to auto nie dogania tych nowych. Kurwa, każde nowe auto dzisiaj ma 100 ileś koni. Mm-hmm. Bo wtedy pamiętasz, jak miałeś 60 koni, jak ktoś miał 100 koni, to był zabijaką siedlowy, nie? BMW, jak przecież 1.9 TDI zaczynało się od 90. Tak, ale to już był gnój. Jak ktoś miał, no, 1.9 TDI, to już był gnój jak ten. A dzisiaj, wiecie, 200 koni to jest taki standard, jak na pierwszej randce. Nie, dobra, źle. Złe skojarzenie. Nie pamiętam, co na pierwszej randce. Ty już nie pamiętasz swojej pierwszej randki, daj spokój. No i widzisz. No, pamiętam akurat. No. O, okej. Okay. Pamiętam. I akurat właśnie chciałem, właśnie hipokryzją teraz by to zawiało, bo wtedy też, dobra, nieważne, nie brnij w to. Chodzi o to, że jakby nie, ja z tytułu tego, czy ja będę miał 100 samochodów, czy znowu będę bezdomnym jak 10 lat temu, ja dalej będę uważał, że jeśli chcesz mieć auto, to zmierz siły na zamiary, czy się stać. A trumna na kółkach, tak, każde auto powyżej 20-30 roku życia będzie jakąś tam trumną na kółkach, bo 30 lat zmiany technologicznej jest gigantyczne. I ci producenci wtedy się starali, to były super wozy, ale w zetknięciu ze współczesnością, tymi wszystkimi systemami i tak dalej, rychłe szanse masz na przeżycie. Uh-huh. To nie znaczy, że masz nie jeździć, ty masz sobie zdawać sprawę. Bo no jak ty chcesz, wiesz, na autostradzie Audi 80, przykład znowu tej biednej 80, ale ja jej lubiłem, sam miałem pierwszą 80, lecisz 200, no bo da radę, ale lecisz na dupie 200 nowej Oktawii. Lekko hamulec, ta Oktawia naciśnie, koniec, człowieku. Bałbym się. Jesteś w bagażniku, wiesz. Bałbym się bardzo takim autem jechać 200. Oj, bardzo. Wiesz, jak ja dzisiaj fajnie tymi BMW-kami jadę, na przykład zahamuję gdzieś, bo mi coś wybiegnie i ten ABS się włącza. Nowy system, wtedy, wiesz, te systemy, ja mam mało przejechane w tych autach. Te systemy są w 100% sprawne, ABS-u i tak dalej. Kurwa, ale różnica hamowania ABS-u na przestrzeni 30 lat do dzisiaj. Oczywiście. Dzisiaj to tylko tarka. A wtedy było, on trochę tak popuszcza, wiesz, przednie dwa koła, bo to było tak w ogóle, sekcje ABS-u się dzielą w tamtych latach, na trzy tylko pompa, czyli dwa osobne koła z przodu, a na z tyłu tylko jeden zawór szedł, na dwa od razu. Czyli sterowałeś albo dwoma osobno z przodu, no, ABS, albo jedną osią. No, no tak, zaczynały się początki ABS w latach 90. Więc my tego nie wiemy, ale faktycznie, wiesz, i wspomagania, i te airbagi pierwsze, tempo wystrzału, kąt wystrzału, wiesz, przydatność tych poduszek, a przede wszystkim najgorsza rzecz na świecie, czyli ruda. Ruda. Jeżeli auto się utlenia, A się utlenia, no tak. No to niestety przy każdym wypadku, przy dorobnej stłuczce zmniejsza swoje szanse na przeżycie, jeszcze kurwa nie zapinając tych pasów i tak dalej do... Najgorzej. Najgorzej. Życie jest jedno. Po prostu trzeba uważać. Trzeba uważać. Super było się spotkać. Cudownie opowiadasz. To nasze pierwsze spotkanie na żywo. To nasze pierwsze spotkanie na żywo, ale mam nadzieję, że nie ostatnie, bo nie, myślę, nie, że staram się, wiesz, mam okazję być gdzieś, przyjść, porozmawiać, wiesz. Słuchaj. Nawet widzę, mamy tutaj wspólną. Co mamy wspólne? Tutaj znam ich. A, w znaku wydawałeś? Dwie, no. No widzisz, no kurczę. Ja też wydawałem w znaku. Dużo pieniędzy zarobiłeś, nie? Nie, w ogóle. No bo o tym mówię. Ale wiesz dlaczego? Bo jakby ja nie spojrzałem... Aha, szczerze, bo podejdę do książki, przyznam się szczerze. Dawaj. Ja widziałem, że można na książce zarobić dużo. I można to samemu ogarnąć. Przy moich, wiesz, zarobkach i tak dalej zrobiłbym to, nie? Ale kurwa, nie mam czasu. Dwa, że ghosta jeszcze miałem i tak dalej. I robię to dlatego, żeby pokazać, że ja potrafię coś po sobie. Bo ja zrobiłem też jako jedyny w Polsce na początku taki
papierowy, analogiczny poradnik motoryzacyjny, wiesz, nie było nigdy czegoś takiego, więc zrobiłem jedynkę, dwójkę, powiedziałem, że nigdy nic więcej, może kiedyś autobiografię wydam, jak już odejdę z tej sceny, pokażę naprawdę, jak to życie wyglądało przez te lata i tak dalej. I z góry wiedziałem, że ja nawet byłem poinformowany, że jakbyś prywatnie to robił, to wiesz, mógłby się ten hajs inaczej zgadzać. Ale kurczę, pierwsza książka zeszła w nakładzie 25 tysięcy. Bestseller. No i to zeszła bestseller. Pół roku, nie? Nie, ma, no super. Nie ma nigdzie. Dwójki trochę dmuchnęli, chłopaki dużo, ale już tam za wiele nie ma. Może 30 tysięcy dmuchnęli, ale z 20 się sprzedało co najmniej, nie? No i suma summarum na tych dwóch książkach może zarobił na tego Superba. Ale jest no, na Superba, no może. Zawsze coś. Zawsze, ale szczerze robiłem to z idei, a nie z chęci zysku. Kumam, tak, wiem. Jak musiał zrobić z chęci zysku, to faktycznie samemu wydawał. Jeszcze wydasz. Nie wiem, czy chcę. Kurde, wiesz co, nie wiem. Ja cały czas jedno życie nie wiem, jak ty masz ze sobą, ale obaj jesteśmy w tym samym roczniku i prawdopodobnie odnaleźliśmy się w rzeczywistości, której za młodu nie planowaliśmy, czyli nie, no w ogóle ludzi nie. Rozpoznawalnymi, znanymi i tak dalej. Kurwa, najgorsza walka, jaką toczę ze sobą, niezależnie czy moje firmy były warte zero, czy teraz kilkadziesiąt milionów, to jest, żeby zostać sobą. Mnie nigdzie nie ma. Absolutnie, że tak. No, mnie nigdzie nie ma. Ja jestem dalej u siebie na rancho, nie jeżdżę na żadne ścianki, nie chodzę na imprezy w wystawnych klubach, przyjechałem w moich dobitych pumkach, chodzę w pumkach. Nie mów, że masz pumy Ferrari jeszcze. No. A miałeś pum Ferrari, naprawdę? To nie, ale mam. No właśnie. W kurce Ferrari wszedł. Ale to były te one pierwsze, pamiętam, że miał bieżnik, opony na podeszwie. Ale wiesz, dla mnie to jest niezmienny styl, ten sam do 20 lat. Czaj, no, oczywiście, tak samo, nie? I powiem ci, nie wiem, jak widzę te wszystkie współczesne dzieci, które robią tą karierę, już nie chcę mówić o tych najpopularniejszych, albo top 1, którzy dzisiaj na ciebie patrzą, jak jesteś ubrany, co masz na sobie. Czy ten zegarek, który mam na sobie, kosztował 10 tysięcy, 20, czy może stary, jednak jak 900. Na wagę, to on kosztował na pewno bardzo dużo. No i wiesz, kiedyś na TikToku była afera, że za nasz hajs łysy se kupił zegarek, nie? A widzowie, wiesz, od razu wygooglowali, ty, no kurwa, żałujesz mu zegarka za 900 zł? No na wagę, no to może na jest, wagę to by mógł kosztować więcej. Teraz już może więcej kosztuje, bo wiesz, cena poszła w górę, nie? Ale tak, przyznam się szczerze, z tego bananowego życia postanowiłem raz w życiu sobie odżałować, wiesz, kupić buty, takie drogie buty, jak to wiesz, te dzieci wszystkie mają. Tak kupiłem sobie takie Dolce & Gabbanos, ręcznie marowane, nie? Dałem za nie Toyotę prawie. Kurwa, raz je ubrałem, nie? Nigdy więcej. Nie da się w tym chodzić, jest tak niewygodne. A ostatnio drugi raz na chwilę, bo gdzieś tam na gale jechaliśmy, to w Ferrari wciskałem dwa pedały naraz, to wysiadłem, zmieniłem je. Okay. A potem raz gdzieś wyszedł, ostatnio jak było wilgotno na chwilę i farba zaczęła się zmazywać. O nie. Nie, to nie warto faktycznie, to nie warto. Nie, to ja wolę sobie buty kupić. Najfajniejsze jakie miałem buty, to kosztowały 110 zł, jak zaczynałem YouTube'a. To były jakieś Asicsy z żelowa, nie, czy taka firma jest Asics? Asics, zajebiste buty robią, z takim siatką jak tutaj, to moja żona do mnie mówi, ty kurwa, mówi, masz już 500 000 widzów, bo tak było w 17 roku. Mówi, te buty mają 10 lat, gładką podeszwę jak stół już wychodzono. Ja je lubisz. A ona musi mi cerować je. Ja mówię, no bo lubię, nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Tak samo jak dzisiaj. Siedzę w czapce, nie dlatego, że jestem niekulturalny, tylko po prostu od iluś tygodni jestem non stop w trasie, albo walczę z tym serduchem, bo czasami nie jak przechleję, albo znowu, wiesz, nie prześpię, to mi puka to serce jednak. I wyglądam jak Gargamel, jak zdejmę czapkę, więc takiego łysego to mało kto zna, więc... Łysy Gargamel w czapce. Ale dzięki temu, wiesz, tu masz BMW, jesteś totalnie tutaj w klimacie, wszystko jest okej. Okay. Ja nie chcę cię, wiesz, pouczać czy radzić. Robię to chyba odrobinkę dłużej niż ty, bo robię to od 10. Ale wydaje mi się, że to po prostu trzeba przejść te wszystkie, jeżeli się wiedzie, nie? Jeżeli masz szansę, a tobie się ewidentnie kręci, to po prostu trzeba przejść te stadia i to już tylko od ciebie zależy, w którą stronę to pociągniesz, bo podejrzewam, że 5 na twoim miejscu właśnie poszłoby... wiesz, w Blichtr Splendor i jazda największym SUV-em od Mercedesa, no bo tak trzeba. Ale zaraz ktoś ci zarzuci zaraz w komentarzu, a przecież kupił ze Ferrari, to okej, okay, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest motomaniakiem, to jest coś innego. Dlatego celowo podałem SUV Mercedesem, nie? Tylko Skodą. Właśnie nie widziałem nawet, czym przyjechaliście, ale tak. Okej. I wiesz, i też umówmy się, już poczytałeś na swój temat wystarczająco dużo. Jeszcze tak, poczytasz. Tak. To ja na przykład nie czytam. Ja czytam.
Kurde, no, wiesz co, w Moto wolę czytać, bo o ile te gówno, które tam się sypie na mnie personalnie... No nie, mówię o takich rzeczach oczywiście. To muszę gdzieś tam, mimo okien zerknę. Ale w tych takich nie gównie, tam się trafia jeszcze oczywiście, dużo konstruktywnej krytyki. Tak. Nie? To bez dwóch zdań. Czasami ona otwiera oczy, wiesz, jak coś przy mechanice robisz, coś pierdolniesz głupotę, musisz na to patrzeć. Nie? A też nie warto się na to fiksować, nie? Bo to faktycznie nie. na dłuższą metę i tak wiesz, co robisz, bo uwaga, robisz to już dość długo. Nie, wiesz, co robisz. Pamiętaj, że nie jesteś na rynku, którym ktoś dyktuje. No nie, no ja na dzień dzisiejszy mam... Mówię o YouTubie cały czas. Tak, ale wiesz, w mojej branży to już w ogóle jestem, mam tak mały świat, moto jest, że... No, to już w ogóle, nie, to się wszyscy znacie i po prostu moglibyście dosłownie po prostu się spotykać w jednym gronie, ale... Przy tym stole byśmy się zmieścili. Tak, no tak. Ja tak naprawdę poznałem, także znam to właśnie Waldka, Patryka, Mikiciuka, no dzisiaj ciebie. Zachara nawet chyba nigdy nie poznałem, kurde, osobiście. Co, ja mam taką przykrą z Zacharem, bo ja go znałem na YouTubie, w sensie oglądałem i tak dalej. No przecież ja urosłem gdzieś tam, ale dalej skromny chłopak, bo były jakieś targi, ja już byłem największym motoryzacyjnym twórcą wtedy, ale dalej stałem gdzieś tam chyba na berloku i tak dalej. Chłop przyszedł, spojrzał na mnie, obciął mnie góra, dół, nawet mi ręki nie podał, a jak były jakieś apele, w których my wszyscy razem działamy, Seba, Kickster, ja z Waldkiem, to gdzieś tam się włączał, mówiąc, ci twórcy internetowi. No, może taka jego polityka, może nie jest złym człowiekiem, wiesz, ale wiesz, w tak małej branży wypowiada się w trzeciej osobie o nas, gdzie my na siebie nie mamy nic do siebie totalnie, bo gdzie mechanika pojazdowa wchodzi w testy aut. Ja totalnie, ostatnio miałem być TVN-ie rano, bo miałem coś pogadać o nowych autach. Nie znam się, wiesz, nie jeżdżę tak o niej i tak dalej, nie? Jest taki, wiesz, też jakiś tam YouTube'owy jeździ o autach, Marek Drives. Kurwa, no mogę sobie, on tak gada fajnie, wiesz, jest fajny chłopak i tak dalej, pewnie, wiesz, byłoby sympatycznie, ale z tych dużych twórców starych, no to tylko z Kickster gada chyba z Zacharem, Waldek to na pewno, no mi się nie udało poznać Zachara, nie? No nie wiem, z czego to wynikało, ale wypowiadanie się kiedyś też z Waldkiem gadałem, ona z liczbą trzeciej było takim, kurwa, zamiast się wszyscy razem trzymać, to po co się najeżdżać? My się do tej pory, wiesz, Seba ma jakąś sprawę, dzwoni do mnie, z Waldkiem nagrywamy czasami, to się dogrywamy sobie, majster jest ten WhatsApp, co tak w szkole druciarstwa robi, gość taki trochę odjechał od rzeczywistości w tym, co robi, jest mega porządnym człowiekiem, nigdy go na żywo nie poznałem, ale gadamy ze sobą, dzwonimy. W mechanice jest profesor, który dużo jest bardziej osobą merytoryczną ode mnie, no bo on jest mechanikiem zawodu. No tak. Jakby on, wiesz, ja sobie robię przy szkole mechaniki, czyli uczę podstaw i tak dalej, a chcesz iść do szkoły, to idziesz dalej, nie? I na tym bym kończył tak naprawdę ten świat, bo reszta, która zaczynała te mechaniki i tak dalej, bo reszta tego gówna, co się zrobiła, co się nazywa motoryzacją, no sorry. I to nie chcę obrażać, ale ja nic do niego nie mam. Nie, no mam do niego dużo. High five. Nie znam. Jest. Słuchajcie, wsiadają, bo słuchaj, wsiada w auto, takie jak moje, ja mam takie pomarańczowe, udają Ubera na mieście. Przepina 3-4 biegi. No przecież wiem, że to jest już ponad 200. Lasce, cyski latają, oni są content moto, rozumiesz? No to i robią strasznie słabe rzeczy, nie? Okay. To on zrobił jedyną motoryzacyjną dramę z Car Verticalem, bo Car Vertical ma różne opinie, nigdy... Przez High Five'a się okazało, że nagle został nazywany skamem. Nie, no strony takie, wiesz, w których robisz raporty numeru VIN, mają różne takie rodzaju... Tak, Car Vertical jest taką dużą stroną, która ma startup, nie? I ta strona różnie działa. Ja też ją reklamuję, bo ona różnie działa, ale jak chujowo działa, to ci zwróci kasę albo da ci następny raport, więc się przyznają, nie? I nie ma tu problemu, jak komunikujesz, kim ta strona jest, że się rozwija, że szuka w miejscach, których ty nie umiesz szukać, jak to działa, jak dasz widzowi znać, to widz wie, z czym tańczy. A co chłopak zrobił? Ustawił cały odcinek, że jadą kupić Audi, że tu złożone z trzech, że nagle sprzedający nic o tym nie wiedział, ten mu raport pokazuje. Zaraz widzowie, wiecie, co ty kurwa pokazujesz? Mówi, tu ten numer VIN, tu inny numer VIN, co ty masz za idiotów? Ci z Car Verticala nie mówią po polsku, bo to z Litwy są ludzie. Nie skumali, mi się lokowanie podobało, wiesz, nie skumali, że to jest wał. No i zaraz, wiesz, wyszła gówno burza i się musieliśmy tacy ludzie jak ja, czy duży w maluchu, którzy w normalny sposób to komunikują, stanąć i powiedzieć, przepraszamy, no ale my nie mamy sobie nic do zarzucenia, nie? Więc wiesz, to jest pomoc przy zakupie auta, dodatkowa pomoc, bo na przykład najlepiej pokazałem to w Clio ostatnio, wiesz, nikt mi nie ułożył w Car Verticalu raportu do Clio, po prostu wziąłem, tak była kamera przy furach marzeń, wbiłem ten numer tego Clio i mówię, a widzisz, mówisz, stłuczka w tym miejscu, bo gdzieś tam on zbiera te informacje, wiesz, po wtyczkach różnych i tak dalej, więc jakoś to jest pomocne, nie kosztuje to 4000 zł.
to kosztuje 30 zł. Mhm. Wiesz, ale jeszcze teraz mają politykę, ja też pomagam tym reklamodawcom, rozmawiam z nimi, że jak coś jest nie tak, ja mówię, stary, golisz, mówię, oddajesz, mówię, albo pieniądze, albo następny raport. I tak to dzisiaj działa. No ale przez takiego, wiesz, gnojka, który z nami, wiesz, w ogóle nie gada, tam lans, te fury leją się. Słuchaj, gówniarz wypożycza auto i o tym powiem, bo w ostatnim podcaście Unboxala to wyciąłem. A teraz tego nie wytnę, bo jestem pełni świadomy swoich praw i obowiązków. No. Jakaś wypożyczalnia samochodów dała mu auto. Super RS6. Pomijam, że na 8-letnich oponach, a opona powinna 5 lat żyć. Pomijam. No, tak. To jest super reklama dla ubezpieczalni. Mhm. Super reklama dla niego. Intelektualista, kierowca numer 1. Wsiada w auto, jest kamera na licznik. Kurwa, wszystkie się choinki świecą, ciśnienia i tak dalej. Po zapaleniu? Po zapaleniu. Ja sobie jedzie na tej autostradzie. Ma dalej choinki, niedodmuchanego koła i tak dalej. Jedzie dalej. Ja nagle zdziwiono, że mu przez 180 opona wybuchła. No dobrze, że kurwa nikt nie zginął. Naprawdę? Tak, jest taki cały film. Drama była, wiesz, ludzie pokazali, jak tam, bo tam były zdjęcia, jak odbiera, nagrywa, który rok opony jest, wiesz. Ale co, kręciłby zbliżenie opon? Tak. Całe auto ogrywali, to akurat jak zrobić w Full HD stop klatkę. No tak, to zobaczysz, Dota, widzisz, no tak. I takie rzeczy wychodzą. I to jest moja strefa moto. Albo drugi mądry tam jest, wiesz, taki super popularny robi, a potem wchodzę na kanał i widzę spotkanie z widzami. Ci ludzie, co mają wspólnego z motoryzacją, to Lego Technik maksymalnie, a jeżeli gość myśli, że jest fajny i śmieszny, bo pokazują, jak się w nocy ścigają po mieście, albo jak bączki kręci na ulicy i myśli, że będzie robił to w kółko bezkarnie, ja się wycofuję z takiej motoryzacji. To nie dla mnie, to złe. Bardziej, że wiesz, no kurde, jak od małego chcesz uczyć ludzi, że to jest fajne, to nie jest fajne. Wiesz, to my się uczyliśmy na Need for Speed, ale widzieliśmy, że to jest gra. Albo nawet jak się ktoś uczył na tym swoim pierwszym Golfie, to ten Golf miał 90 koni i tam się nie dało. Nie? A dzisiaj możesz, wiesz, wypożyczyć sobie auto, wypożyczysz sobie za 2000 GTR-a i tak. To będzie tak, zanim jak w Hellcatcie odkręciłem gaz, mimo że przecież multum aut miałem od objeżdżonych na torach, ile odcinków mam zrobionych i tak dalej, ukatowanych tych aut na torach, zanim w Hellcatcie się tak swobodnie pojeździłem, minął rok. Ja w tym roku jestem w stanie dopiero, mimo że mam już troszkę więcej koni, wyłączyć wszystkie systemy i od zera butować go. Nie? No wtedy leci bokiem tam, gdzie chce, ale tego umiesz skontrolować. Ale kurwa, to jest ponad 1000 km teraz, nie? Na tylną oś. To budzi szacunek. Jak tak zrobisz przy 180 na autostradzie bez systemów, to jesteś tyłem do przodu. Więc to pokory uczę. A niektórzy znam takich, co by wsiedli, wiesz, but i jazda, nie? O, wow. Trochę zgadaliśmy, super było. Spotkajmy się jeszcze za jakiś czas, jestem absolutnie za tym, to myślę, że tematów będzie dość. Sama sieć można kiedyś poruszyć warsztatowa, ile kosztowała do tego stopnia, że przecież wiesz, to że ja się wyjebałem zdrowotnie, to miało bardzo duży wpływ się okazało, nie? Bo to nie ten YouTube tak mnie zniszczył. To wiesz, sieć. Nagrywanie tyle odcinków i tak dalej. Nie, ta misja, że kurwa zrobię, uda się, I can do this, wiesz, że damy radę, nie? Nikt tego nie zrobił, to my to zróbmy. No ale chuj, nie? Miałeś taki okres od lutego, gdzie w sumie to co cała załoga... Ale teraz jest okej? Tak, jest okej, po szpitalach, po wszystkim. Wiesz, ile w ogóle... 100 ileś tysięcy poszło na same badania. Nikt nie wiedział, co mi jest, nie? No widziałem to, wiesz, jak tłumaczyłeś i aż sam się zgubiłem, jak to tłumaczyłeś. To było tak... No bo wystaram się wytłumaczyć, co się działo. No działo się tak, że wiesz, w pewnym momencie dostawałeś ataku serca w postaci albo przyspieszonego ciśnienia, tamtego, ale nie tak o, tylko do takich granic pękania żył. Mm. Że wiesz, puchło ci wszystko w mózgu, oczy się krwią zalewały, mdlałeś, nie? Albo tachykardii w pewnym momencie zacząłem dostawać, czyli przyspieszonego pulsu, czyli zamiast 60 tętno, to na przykład zamykaliśmy licznik na tętnomierzach i wszędzie do 300, nie? I wtedy krew tak szybko była pompowana, że znowu nie dotleniała mózgu i mdlałem. Samo z siebie tak się zrobiło? Tak, takie ataki były, nie? Wow. I oni badali, kurwa, bo to hormony latały w lewo, w prawo, co steruje hormonami? No, hormonami steruje, wiesz, nadnercza. No to masz nowotwór nadnerczy, no bo tylko to powoduje taki objaw. No to wszystkich badań dokonaliśmy, wyeliminowali ten nowotwór nadnerczy, no to kurwa ręce rozłożyli. To co? No to wiesz, kto steruje nadnerczami? Przysadka, no to lecimy do przysadki, wiesz, łeb, skanowania, kurwa. A w międzyczasie, tych wiesz, od lutego do czerwca, do szpitali ostatnich, do końca czerwca, tych ataków miałem z 30, jak warzywo już chodziłem. Ja po jednym ataku, to wiesz, siedziałem przez 2 dni i czułem, jak głupi jestem, rozumiesz, że mi problem sprawiało policzyć ilość palców. No bo wiesz, obrzęk mózgu zanim zajdzie, parę dni minie, nie? Jest jednego mniej. To trudny jest. Ale to po szpitalu, jak już zacząłem liczyć dobrze, to może się pogubić. No. Więc było był taki, powiem ci, zajebisty okres. Na przykład siedzę u ciotki, to było już między badaniami szpitalnymi, siedzę u ciotki, pamiętam, gadamy i nagle się budzę w karetce. No kurwa, mówię, zaś się coś stało, nie? Takie posty fajne tam na fejsie dawałem, że mówię, kurwa, never give up. Ja mówię, 10 lat temu leżałeś w domu, płakałeś jako bezdomny, kurwa. Ja mówię, teraz się budzisz w karetce. Ja mówię, dasz radę, mówię, nie? Na razie dałem radę.
że faktycznie nie mogę zwolnić cały czas. To jest właśnie problem. To ci miałem powiedzieć, nie zajedź się. No, ale wiesz, jak mój lekarz, wiesz, przyjaciel chodzi, mi to mówi, wszyscy mi to mówią. No. I staram się, wiesz. No wiesz, jak masz tą chatkę gdzieś tam, nie? No w Bieszczadach. To nie masz jej po to, żeby kuźwa do niej nie jeździć, tylko masz po to, żeby do niej jeździć, nie? No przez 2 lata byłem 2 razy. To Ksaryk, to kto ci zakituje okna tam? No, tam chłopaki cały czas jeżdżą, przebudowywują. No ale to widzisz, no to już ale tak będziesz przyjeżdżał jak do hotelu, to nie o to chodzi, nie? Nie wiem. Nie, no masz rację, tutaj jakby ja nie neguję, że... Ja cię nie chcę pouczać, bo to wiesz, jakby jesteś dorosły, nie? Tylko uwierz mi, ja to rozumiem. Ale z alkoholem zwolniłem, ze spaniem zwolniłem, zacząłem normalnie spać i tak dalej, bo to były ważne rzeczy. Nie? Więc no to jest, no... Przynajmniej masz auto wygodne. No. Mówić, ja z Toyoty wysiadam i po prostu... I to, jest jedyny, to jest jedyny powód, dla którego chcę zmienić auto. No to zmień fotele. Można dać tam do nas, do tapicerni. Te rozprujemy, gąbkę wymienimy na wygodniejszą. Ale pozycja jest cały czas do dupy za fotelem. Jest no bo ona jest taka, wiesz, na ziemi, ale to nie przeszkadza, żeby, wiesz, było wygodniej. Ja bym w tą stronę poszedł, bo tak? Kurwa, to jest fajne auto. No to jest fajne auto. To jest zajebiście kultowe auto dla mnie. Fotele wymienić. Bo to jest realnie jedyny powód, który mi tak totalnie teraz nie pasuje. No to ja bym te fotele w ogóle dał do takiego tapkara, jak u nas jest i kazał zrobić z nim wygodne. Gąbkę na wypas wymienił, tak on się dopasuje do ciała i heja. Kurwa, jaki pomysł. No bo skoro to jest jedyny powód... To jest jedyny powód. Po prostu ja zmęczony wysiadam z auta. Albo w ogóle zobacz, jakie występowały wersje. Może tak jak w 911, jak teraz je konfigurowałem. No. Tak tylko zobaczysz, oczywiście. Ile wyszło? A, euro. Właśnie nie wyszło dużo. Tyle co Hellcat. 580? 600? Wiesz, no w porównaniu do Ferrari, gdzie cena się zaczyna 2 miliony w górę, jest mały. To zobacz, nie było takich wersji, wiesz, komfort. Nie. Albo jakiś w ogóle innych kształtów. A jak nie, to tam trzeba rozprócić. Inne tapicerowanie. Alcantara albo pełna skóra. Albo to, bez skóry. Nie? Słuchaj, to ja nie widzę problemu. Nie masz 2 metrów, więc to jest ważne. Akurat nie. To nie jest żadna ujma. Rozpróć ten fotel, wymienić gąbki, wiesz, na większe. To tapicerzy takie rzeczy robią. I wtedy z niewygodnego robi się wygodny. Wtedy twój jedyny problem nie staje się problemem. O kurwa, to jest dobre. No. Nawet można gaz założyć do takiej T86 i na gazie ją podstroić, żeby szybsza była. I będzie palić mniej. Nie chcę gazu. Nie niszczy silników. Już tyle, kurwa, elaboratów na ten temat zrobiłem ze specjalistami. A nie będę miał już w ogóle bagażnika wtedy. A to racja, to wtedy. Już wtedy w ogóle nie będzie bagażnika, a jest już naprawdę dość... No to dobrze, to zrób to, co ja rano zrobiłem. Na 2 osoby na wyjazd tygodniowy to jest maks, nie? No to chociaż taką małą instalację nitro 150 koni. Ten silnik wstrzyma taki strzał. Ja mam tak w ramie, wiesz, zrobiliśmy, miał 395 koni, ja mówię, dobra, tam mapy, doloty, wiesz, bo to dużo można w wolnossącym amerykańskim ugrać. Ja mówię, ale jak, kurwa, spotkam innego rama, który będzie tak samo podłubany, to co wtedy? Kubel mówi, to butla nitro na pakę. Strzał 150 koni załatwia sprawę. Ile tam jest litrów? Jaka to jest butla? To jest taka podłużna, tak? Taka ogromna, taka. Już ta największa, nie? Okay. Ale może sobie, wiesz, taką mniejszą włożyć, nie? No do 5,7, a do 2,0 to inny strzał będzie, nie? No i mam taką butlę i faktycznie, jak najlepszą pomiarówkę, jaką zrobiłem, to od 0 do 100 na godzinę trzytonową ciężarówką o gabarycie, kurwa, kiosku ruchu i aerodynamice kiosku ruchu przyspieszyłem w 5,3 do setki. Wow. No, to jest po prostu, wiesz, tylko strzał idzie, nie? No i faktycznie na niemieckiej autostradzie, bo nie mamy ograniczenia prędkości, a mamy tylko ograniczone z indeks opon, bo one są ogromne, ale szukałem takich z najwyższym, no to 245 jechałem tym jednorodzinnym domkiem, a to tylko dlatego się bałem, bo mi się indeks opon skończył. A Amerykanie stwierdzili, że tak wyskalują skrzynię biegów, że w sumie jak policzyłem po obrotach, to ta skrzynia pozwalałaby mu się rozpędzić do 320. Ale nie dałby rady. Poza tym przy powyżej 200 ram zaczyna się unosić. Wiesz, masz takie wrażenie, że jakby mocniej dmuchnęło, to byś takiego flipa na takiego zrobił. No tak. Więc to tak, już wiem... Aerodynamika dlaczego, jednak. Dlaczego, wiem, dlaczego fabrycznie ma ograniczenie na 170. Totalnie się z nimi zgadzam. Totalnie. Jak gdzieś jedziemy, to 160 to jest max, co nim można, nie? Ale jest fajne, jest przecież. Dobrze, przeciągnąłem znowu tą końcówkę. Nie, super. Ale wiesz, bo do mnie się cały czas widzowie, że przepraszam, ja ich kocham za to, ale się przypierdalają. Łysy, przecież to mogłeś powiedzieć w 5 minut. No mogłem powiedzieć 5 minut, no, zawsze wychodzi 30. No ale wtedy dokładnie. Ja nie umiem tak, wiesz, ja się po prostu rozbieram na wątki i zbieram. Nic źle. Dziękuję. Bardzo pięknie, dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek, a my się pewnie jeszcze za jakiś czas spotkamy. Trzymajcie się.